Dobra. To jest Hearts of Iron 4. Make 1 gra, czy nowa gra. Zaczniemy sobie w 39. Żeby na przykładzie nie pokazać tutaj więcej rzeczy. No i dobra. Tutaj mamy coś takiego jak historyczny... To jest poradnik. Poradnik od A może nawet do B, jak dobrze pójdzie. Mamy historyczne cele. Historyczne cele mówią same przez się, ale jak je odznaczymy, to no to może się zrobić niezły bajzel i musimy bardzo zwracać uwagę na przede wszystkim na mocarstwa, w którą stronę idą, czy, czy jakaś wojna domowa się nie szykuje w, w Rosji, czy tutaj Wielka Brytania nie idzie na faszyzm, o co tutaj chodzi. Jak naj, no i najlepiej wszystkie państwa, które są naszymi sąsiadami ogarnąć, co tam w trawie piszczy u nich. My sobie zagramy na trybie historycznym. Co do poziomów trudności, właśnie y, y, gram zawsze na zawodowcu, z kolegami również. Gdyż na tym trybie ani AI, ani my nie dostajemy żadnych bonusów, bo tutaj na elicie na przykład my mamy do rozwoju minusy, do siły politycznej zaopatrzenia, o proszę bardzo. I to nie jest tak, że AI jest mądrzejsze, tylko po prostu ma więcej bonusów, więc to jest takie, no. Wolę, żeby to było fair. No dobra, tryb Iron Man pozwala nam na uzyskiwanie różnych osiągnięć, więc to, to jak to woli. Aha, no również na singlu nie można cheatować na trybie Iron Man. No, więc ja to sobie odznaczę, bo nie wiem, czy jakichś cheatów nie będę musiał wpisać, żeby coś pokazać. No i lecimy. Rzesza, Rzesza. No i dobra, zacznijmy od początku, od interfejsu, ale no omawiając pewne tematy. Tutaj mamy siłę polityczną. Przydaje nam się ona do wpływania do dyplomacji na przykład. Chcę tutaj... w Dokonać jakiegoś przewrotu albo zwiększyć popularność partii faszystowskiej, na przykład. To nam będzie zjadać siłę polityczną do różnych tutaj rzeczy, jak i również do zmian w naszym rządzie. Tutaj klikam lewy górny róg na flagę naszą, zmian w rządzie. I nie tylko, oczywiście. No i omówmy to sobie wszystko. Tutaj mamy popartie, poparcie partii w naszym kraju. Jak to wygląda? NSDAP, NSDAP ma tutaj 60%. No i zaczynamy, schodzimy niżej. Mamy kwestię poboru u nas w kraju. Jeśli mamy mało, mało manpowera, mało dostępnej siły ludzkiej, to wtedy możemy tutaj sobie zwiększyć. Wtedy tutaj mamy plus 10 do, do, do tutaj populacji do ludności w wieku poborowym, dokładnie. I ogólnie sprawa tak wygląda, że. No staram się zawsze dojść, zawsze mieć ten pełny pobór, dojść do tego pełnego poboru, bo tutaj nie mamy żadnych negatywnych rzeczy z wyjątkiem czasu szkolenia, a to jest właściwie nie problem. Jeśli chodzi o czas szkolenia, czas wystawiania nowych dywizji mamy plus 10, ale to nie jest jakiś wielki problem. Tutaj już przy obowiązkowej służbie no jest na przykład do budowy minus, jest do mocy przerobowej fabryk, to jest też duży problem. Więc na pełny pobór. Jeśli naprawdę nie ma manpowera, no to wtedy już wszystko musimy stosować, tak? No więc to jest ważna dosyć zakładka. Dalej, tutaj to budzi sporo tutaj kontrowersji i jak dwóch moich kolegów niedawno zaczynało grać, no i tutaj trzeba było tłumaczyć, o co chodzi. Chodzi o to ile eksportujemy, czyli wydobywamy pewne zasoby i jeśli damy na przykład wolny handel, to 80% z tych zasobów, które wydobywamy pójdzie na rynek, czyli nie będzie dla, dla nas dostępnych. I na przykład tutaj w naszym przypadku, co my tu mamy, wszedłem w zakładkę handel, cholera, tak będę skakał, no dobra, no ale cóż. No i my tutaj wydobywamy na przykład 445 stali, czyli w cholerę mamy tej stali wydobywanej, ale jak damy wolny handel, no to 80% z tego pójdzie na rynek, jakby na, na eksport. I dla nas będzie dostępnych dużo mniej z tych 445. I chodzi o to, że może nam nawet zabraknąć, pomimo tego, że jesteśmy super tutaj. Mamy świetnie rozwinięty przemysł wydobywczy w tym temacie. No i to jest właśnie taka wojna postu z karnawałem. Im bardziej wolny handel, tym mamy tutaj do, do tempa budowy plusy, do szybkości rozwoju, do mocy przerobowej fabryk. Wszystko fajnie, tylko może nam zabraknąć tych zasobów. Więc ja tutaj ogólnie, żeby to wszystko uprościć to, to ja tak robię, żeby się zająć innymi sprawami Nie zaprzątać sobie tym głowy To zostawiam tak jak to jest na początku ustalone bo, bo to też kosztuje siłę polityczną Z którą będziemy się zmagać Mało będziemy mieli tej siły politycznej Szczególnie na początku, żeby sobie poprzydzielać to wszystko I zostawiam tak jak jest Bo często, często to jest tak ustawione, że jak jakiś kraj ma dużo zasobów to, to on domyślnie ma ustawiony ten handel na bardziej wolnościowy, bo, bo, no bo i tak dla niego zasobów wystarczy. No dobrze, to tak na szybko. Dalej kolejna bardzo ważna sprawa, czyli gospodarka. Chodzi o to, że no tutaj dążymy do tego, żeby jak najniżej zejść z tym, czyli jak najbliżej pełnej mobilizacji, a najlepiej pełna mobilizacja. Jako państwa demokratyczne możemy mieć z tym problem. Tutaj będzie, będzie większy problem. My tutaj w 1939 już możemy gospodarkę wojenną tutaj sobie wbić. Chodzi o to, że mamy ileś fabryk cywilnych. Możemy sobie tutaj najeżdżając sprawdzić: Fabryki cywilne 72 na przykład mamy. I ileś z tych fabryk, jak wejdziemy w zakładkę budowy ileś z tych fabryk jest przeznaczana na produkcję dóbr konsumpcyjnych, czyli żeby nasi obywatele jakiś tam syf dostawali, mogli sobie coś tam kupić na potrzeby właśnie cywilne? No i dlatego chcemy przejść do jak najbardziej na pełną mobilizację, bo wtedy te fabryki mamy dostępne na na przykład budowę, tak, budowę fabryk wojskowych chociażby, na budowę czego chcemy, ale też na handel, ale to to, to może na spokojnie. Po prostu mamy dostępnych więcej fabryk cywilnych Z tych posiadanych przez nas No i dobra, siła polityczna Jeszcze nam się przyda No i tutaj znowu, no, to kosztuje nas siłę polityczną Siła polityczna też nam się przyda Do przydzielania, przydzielania Ministrów, jakichś specjalistów od różnych rzeczy Jak chcemy na przykład Na początku gry wiemy, że chcemy iść W faszyzm na przykład, albo w komunizm No to sobie dajemy, że demagog Na przykład faszystowski On nam będzie zwiększał poparcie dla faszystów u nas w kraju. Dzięki temu wiemy, że tutaj żadnych przewrotów nie będzie raczej. Powiedzmy, bo ktoś może tutaj wpływać jeszcze. No i tutaj z tych fajnych, które zawsze patrzy, czy są tacy goście, to no to właśnie patrzę sobie, czy jest ktoś do architekt zbrojeniówki, tempo budowy fabryk wojskowych mamy na plus 10. To jest fajna sprawa, bo akurat ja lubię te fabryki wojskowe budować. No zresztą no nie tylko ja na tym to też polega. No i na przykład cichy pracuj, to jak szybko go sobie przydzielimy, to plus 15% do przyrostu siły politycznej, więc szybciej go sobie przydzielimy, to ostatecznie na koniec jakby jakby większe wartości nam się wygenerują, tej siły politycznej, większa ilość. No i później jak już mam tej siły politycznej trochę, no to sobie patrzę w ogóle jakie tu są bonusy, co będę potrzebował. No tego tutaj nie będę potrzebował do przekształcania fabryk cywilnych, bo ja będę budował fabryki wojskowe, a te cywilne to sobie będę zostawiał. Specjalista od fortyfikacji, o fajnie bunkry plus 20, też jak będę miał taką taktykę, żeby się gdzieś ufortyfikować, taką bardziej defensywną, to, 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 to ten gość mi się na pewno przyda, plus 20 to jest bardzo duży bonus. No, ale to z tych ważniejszych. Dobra, dalej mamy badania i produkcję. Tutaj, to szczerze mówiąc, ja przydzielam osobiście na, na, na końcu, jak już sobie przydzielę tutaj wszystko prawa i rząd, jak i personel wojskowy. Chociaż ma to sens, bo na przykład no, sobie patrzę tutaj na projektant wyposażenia, No i wiem, że będę dużo, w, że będę szedł w piechotę i artylerię na przykład, no to mam tu do wyboru szybkość rozwoju, chodzi o szybkość rozwoju czyli badania, jak szybko będą mi się badania w tych dziedzinach realizować. No i jak chcę, tutaj mamy szybkość rozwoju broni i wyposażenia plus 15, więc znowu, im szybciej to przydzielimy, tym jakby więcej zyskamy, tym szybciej się gdzieś tam dostaniemy w rozwoju, ale no ja to przydzielam na końcu, bo ten bonus plus 15. Znowu, wojna postu z karnawałem, tak? Czy to jest. Na ile to jest dla nas znaczące? Nie ma idealnych rozwiązań, tak? No i tutaj znowu właśnie siła polityczna. No i mamy personel wojskowy. Tutaj naprawdę fajne, fajne plusy można dostać. Na przykład organizacja armii, ale tutaj mamy na przykład atak armii. Plus 10 do ataku armii, to jest bardzo duży, duży plus, tak? Więc to, jak, jak wiemy, że wojna będzie blisko, to, to tutaj warto priorytetowo siłę polityczną tutaj przydzielać w tych dowódców armii. Tu jest taki jeden dowódca właśnie, to jest dowódca armii, ale mamy jeszcze w najwyższym dowództwie możemy sobie też przydzielać, przydzielać gości. No i też zawsze patrzę, jak idę w piechotę, na przykład, no to, no to na pewno gość tutaj plus 10 do atak dywizji piechoty plus 10 to obrona, ogromna sprawa i do obrony 15, super sprawa. No i patrzę właśnie, w co będę szedł i o co chodzi. Logistyka armii na pewno będę szedł też. No i jakbym szedł na przykład w piechotę i artylerię, no to tutaj broń pancerna nie za bardzo też niektórzy dowódcy są geniuszami w swoich dziedzinach, to są na przykład eksperci, oni kosztują 100 siły politycznej, 20 punktów siły dowodzenia no a ten gość tutaj jest, ten gość, no Rommel jest jest geniuszem i, i, i te bonusy jego są jeszcze większe ale no niestety 200 trzeba zapłacić za, nie, za niego punktów siły politycznej no i dobra, to od razu, jak tutaj jesteśmy, to przejdźmy sobie do terenów okupowanych. To jest często pomijane, a to jest w sumie ważna sprawa. Tereny okupowane, od razu sobie zawsze odznaczam te. Pokaż kraje nie stawiające oporu, odznaczam. Bo tutaj nimi to nie ma co się, nie ma co się zajmować, bo tutaj one, one się nie rzucają. Więc tu kaszuby się nie rzucają, więc sobie odznaczę. Ok, nikt tu się nie rzuca. No to super partia, super sprawa. I mamy polityki nadzoru. Nadzór cywilny jest domyślnie. Z tego, co tam analizowałem swego czasu, to najlepsze dla mnie była lokalna policja. Plusy do minusów. Yy, znowu wojna po prostu z karnawałem. Plusy do minusów siła, yy, Tak to wygląda. Lokalna policja. No i zawsze daję na lokalną policję sobie. A tutaj szablon dywizji, no to nie, jeszcze niestety sobie troszeczkę odłożyć. Jeszcze do tego wrócę. Dobra, no to to mamy teraz stabilizacja. No to takie tematy, w których nie jestem zbyt mocny, ale dobra, jak czegoś nie wiem, to znaczy, że jest niepotrzebne jak coś, stabilizacja. Z tego co pamiętam, jak powyżej 80% mamy stabilizację w państwie, no to, to obce mocarstwo nie może zrobić takie, czegoś takiego jak dokonaj przewrotu. Czyli tutaj nie może takich wpływów na nas tutaj wywierać. No i ogólnie tutaj są bonusy, tu nawet można sobie poczytać. Popularność partii rządzącej plus 9% w takim przypadku. Przerost siły politycznej mamy bonusy. O, ciekawa sprawa, dowiem się nowych rzeczy. Fabryki dóbr konsumpcyjnych, to o czym mówiliśmy w przypadku tych fabryk. Minus 3% kolejne, czyli więcej będziemy mieli wolnych jakby do własnej dyspozycji. Moc przerobowa fabryk plus 13, no świetna sprawa, szybsza produkcja. Wydajność stoczni cel ruchu oporu tutaj chodzi o pacyfikację tutaj terenów zajętych jeśli się rzucają to, to, to tutaj jakiś bonus no więc taka, taka sytuacja dalej poparcie wojny tutaj kolejna sprawa też fajne bonusy można sobie poczytać atak armii w prowincji narodowej tutaj właśnie mamy fajne bonusy jeśli walczymy w prowincjach narodowych swoich mamy plus bo, 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 bo goście tutaj im się to nie podoba, że tutaj no, no, walczą o własny kraj. No i mamy nawet mnożnik wzrostu siły dowodzenia, która będzie konieczna, na przykład jest konieczna w przypadku przydzielania tych dowódców armii, między innymi. Ale też z tego co pamiętam, to tu jest kwestia, że. Mamy więcej manpowera, szybkość mobilizacji, to, jest, to, to chyba właśnie o to chodzi. Plus 19% no super sprawa. Dzięki temu mamy tutaj kolosalne, kolos, kolosalne zasoby ludzkie, no, do których właśnie przechodzimy teraz. Aha, jeszcze kwestia stabilizacji. Z tego co pamiętam, to jeśli prowadzimy wojnę i przeciwnik nas zajmuje kawałek po kawałeczku, to, to dłużej, dłużej mu to zajmie po prostu nasze państwo tak szybko się, się nie podda. Będzie ciężko, będzie musiał zdobyć stolicę, a może i nawet dalej, by zdobyć naprawdę dużo tych, 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 punktów dowodzenia, które właśnie, czyli miast, miast, tutaj mamy oznaczone właśnie punkty dowodzenia, o punkty zwycięstwa, przepraszam, o tych punktach dowodzenia. Chodzi o punkty zwycięstwa, tutaj na przykład 30 punktów zwycięstwa, jeśli zajmą to miasto, Pragę stracimy. No i właśnie, jeśli mamy dużą stabilizację, to, to zanim nas zanim się poddamy, to trochę zajmie. Tutaj mamy właśnie takie kwadraciki. Tutaj mamy 5 punktów zwycięstwa. No i dobra, zasoby ludzkie, to jest właśnie ważna sprawa, bo tutaj w, w przypadku mniejszych państw właśnie może być z tym problem. I, no i wtedy szuka się tej polityki właśnie odnośnie poboru, żeby jak najszybciej, no jak, naj, jak najniżej z tym zejść. Pełny pobór jest taki optymalny. No i dobra, tutaj mamy fabryki właśnie, ile mamy fabryk wojskowych, nawet tutaj nam się stocznie pokazują, 13, no i fabryki, fabryki cywilne. Dalej paliwo, no paliwo jest używane, wiadomo, statki, samoloty, armia, no i, no i armia jeśli mamy, jeśli mamy jakieś tam ciężarówki bądź, bądź no wszystko co, co po prostu pali ropę, tak. Dalej, logistyka, tutaj na to nigdy nie patrzę, szczerze mówiąc, ale, ale... Znaczy, to jest bardzo ważna logistyka, oczywiście, ale na ten konkretnie wskaźnik, chociaż może być przydatny jak najbardziej. Czy rzeczywiście nasze jednostki otrzymują wyposażenie? No i konwoje, tutaj kwestia konwojów, jeśli chcemy, no jeśli handlujemy z innymi państwami, to może nas to kosztować konwoje, no na pewno nas będzie kosztować prawie na pewno nas będzie kosztować, no bo jeśli handlujemy, z... jeśli ja jako Niemcy handlowałbym z Francją, no to żadnych konwojów tutaj nie potrzebuję morskich. Ale gdybym handlował z Wielką Brytanią, to już tak. I, I również chodzi o transport żołnierzy. Żołnierze muszą, jeśli dokonałbym inwazji na Wielką Brytanię, oni muszą w, w, czymś tam dopłynąć, jednostki piechoty. No i tutaj właśnie przydają się konwoje. No i tutaj mamy właśnie kwestię taką, że to widzieliśmy wcześniej, jeśli chodzi o przydzielanie dowódców, jeśli chodzi o rekrutowanie nowych generałów, na przykład też jeśli chodzi o o różne operacje militarne, tutaj też sobie czytam, żeby sobie pomóc, żeby mi to przypomniało pewne sprawy. Operacje militarne, z których ja akurat nie korzystam, ale to jakby pomijmy na tą chwilę. No i doświadczenie armii. Bardzo ważna sprawa. Tu też często nierozumiana. Dzięki doświadczeniu armii, to jest ono niezbędne do tworzenia szablonów dywizji. To jest bardzo ważna sprawa, też w ogóle. Nowi gracze to przeaczają, że w ogóle można jakieś tam szablony tworzyć, inne niż są. A to jest kluczowa sprawa, absolutnie kluczowa. No i doświadczenie armii zdobywamy, możemy zdobyć, jak nie jesteśmy w stanie wojny, na przykład szkoląc żołnierzy, tak? Czyli ja sobie wybiorę tutaj żołnierzy, przydzielę ich do jakiegoś dowódcy, no i dam im tutaj plany, w planach operacyjnych rozkaz manewry, szkolenie, oni tu będą sobie, zaczną sobie robić pompki. No i robiąc te pompki zyskuje doświadczenie armii. No to jest w miarę nawet logiczne, tak. I dodatkowo oni, oni zyskują doświadczenie. Tylko że oni będą się szkolić i, i rozwijać aż do momentu osiągnięcia poziomu zawodowcy. Już wyżej nie, wyżej już nie pójdą. To już jest jakby kwestia, kwestia już walk. No I podobne, spra podobne rzeczy tutaj, jeśli chodzi o doświadczenie marynarki. Tutaj też. Aha, jeszcze jedna sprawa. No właśnie te wszystkie doświadczenia można są ważne, jeśli chodzi o tutaj korpus oficerski, jeśli chodzi o doktryny, bo tutaj mamy coś takiego jak doktryny. Doktryna lądowa, morska i powietrzna, i tutaj właśnie XP doświadczenie, dzięki doświadczeniu możemy doświadczenie tutaj morskiemu, tak, czy jak to się nazywa, marynarki, doświadczenie marynarki, możemy dzięki temu iść tutaj niżej i, i, i zdobywać kolejne, kolejne bonusy za na przykład tutaj wykrywanie okrętów nawodnych plus 10, no i za 100 doświadczenia, mógłbym tutaj pójść w to. A to są całkiem fajne bonusy. Ale o doktrynach to, to później. No też, no dobrze, jesteśmy przy tym, to będzie kurde chaotycznie trochę, ale dobra. No jeśli chodzi o doświadczenia, no to też w produkcji, jak tutaj będę chciał zbudować jakieś okręty, załóżmy, dam tutaj sobie na okręty podwodne i jest tu jakiś okręt podwodny 2, ale ja go mogę zmodyfikować. Tutaj jest taka ikonka stwórz wariant. No i na przykład mogę mu dodać tutaj niezawodności albo coś. I to też mnie kosztuje to doświadczenie marynarki. Ja się w to akurat nie bawię, szczerze, szczerze mówiąc. Bo to jest znowu wojna postu z karnawałem często. Damy niezawodność, to zmniejsza się zasięg, tak? Eee, chyba tylko w przypadku... Nie, no tutaj też mamy Ale w przypadku silnika to tutaj są fajne plusy. I niezawodność spada, ale ta niezawodność to jest jeszcze. Kolosalnie zła sprawa. No i dobra, lecimy dalej. Tutaj mamy muzyczkę, kontroler muzyki. To już pominę. No i bardzo ważna sprawa, czyli kliknij, żeby wznowić grę. W ogóle czas tutaj dajemy. Zatrzymujemy, możemy dać na szybszy, na wolniejszy. No i jeszcze taki pro tip, można powiedzieć, pro, pro gracza czyli no naciskam tilde, żeby czyty wpisywać. Pick, no na singlu, jak nie gra się na Iron to można z tego skorzystać. Ja zawsze jak na single gram, no to to jest must have, jeśli chodzi o jeden tutaj jedno polecenie, czyli czyli takie polecenie jak debug smoth. I dzięki temu gra chodzi dużo szybciej. To mogę nawet pokazać na przykładzie. Na fulla dam prędkość spacja. O leci, jak ten czas leci, to każdy widzi. On też tak leci, bo zaczęliśmy dopiero tutaj grę. O leci w ten sposób, a jak zatwierdzę ten debug smooth, czyli daję teraz enter, pik, no to o ile szybciej chodzi, nie? To jest naprawdę, naprawdę duża różnica. O co tam chodzi? Chodzi o to, że wtedy gra premiuje, że jak klikamy coś myszką czy klawiaturą, to może to być z pewnym opóźnieniem albo z pewnymi zacięciami, bo on bardziej się skupia na tym procesowaniu, procesowaniu gry. No ale to to ja nie, jeśli są jakieś problemy się zobaczy, no to można to wyłączyć, prawda? Ja nie zobaczyłem żadnych problemów. To, że ja tam kliknę i okno mi się pojawi troszeczkę dłużej to zajmie, no to, to tam pół sekundy dłużej, to to nie jest dla mnie żaden problem, a przynajmniej czas leci szybko, jak czekam na coś albo, albo przez cztery lata gram państwem, w którym nie będzie wojny, no to to, to jest przydatne. No i kolejna sprawa w sumie ważna. Tutaj w tą zakładkę Armia to ja nigdy nie wchodzę. Tutaj, co tu można zobaczyć? No jakieś tam ciekawostki, ale ja tu nigdy nie wchodzę. No, jak tutaj chce ktoś sobie zobaczyć to niech sobie popatrzy. O, a w sumie możemy sobie zobaczyć ile mamy dywizji ogólnie, to ciekawa sprawa. Nawet możemy zobaczyć, że limit 61 batalionów, batalionów Sił Specjalnych mamy na tą chwilę. No. Ale, ale gdzie wchodzę, no to, znaczy, gdzie mi się to przydaje, to przy marynarce na przykład, żeby, no żeby jak flota, nie wiem, grając z Wielką Brytanią, mam gdzieś tutaj porozrzucaną flotę też tutaj przy, przy Chinach, przy Japonii, no to, no to wtedy, wtedy można się w tym pogubić i wtedy widzę, widzę, gdzie co jest, tak? bardziej takie spojrzenie całościowe. Tak samo przy lotnictwie, jeśli ja tu przydzielę sobie lotnictwo, wszystko super, ale miałem jakieś w Afryce, grając z jakimś innym państwem no to, no to ono jest, ja, ja nie zauważę, a tam są te samoloty one sobie stoją, ale mogłyby się przydać, tak? No i tutaj w sumie w tych samolotach to też no, mamy tutaj ile, ile skrzydeł mamy ogólnie ale też całkowita liczba samolotów, też fajna informacja personel techniczny, ile nam manpowera zżera nasze lotnictwo no, i czy jest współczynnik samolotów w polu? Też ciekawe, ciekawa sprawa, bo na przykład, jak nam brakuje paliwa, my się tam nie orientujemy za bardzo, tutaj sobie wejdziemy i patrzymy, że jest 20%, tylko no to, no to nasze samoloty no, nie latają tak, jak mogłyby latać, nie? I przeciwnik ma mniej samolotów, ale na przykład ma w, zaopatruje je w, w ropę, no i nagle się okazuje, że nie mamy dominacji powietrznej i że przegrywamy, nie? No i dobra, przejdźmy sobie tutaj dalej. Mamy decyzję. No i w, ok w oknie decyzji to już jest kwestia właśnie własnego tam rozumowania. Ja nie, nie za często tu zaglądam. Ehm, no, bo wszystko to jest wojna po prostu z karnawałem. To też kosztuje siłę polityczną. Czy coś tu jest ciekawego? Czasami są takie ciekawe rzeczy, że można jakieś tam otworzyć złoża, jakieś tam gumy czy czegoś gdzieś tam, no i można w to zainwestować, wtedy bo będziemy to wydobywać. Integracja przemysłu w regionie, to też nigdy nie używam, ale też może być ciekawe, bo tutaj miejsca budowlane, wtedy ma, mamy więcej miejsc budowlanych, to jeśli mamy problem gdzieś tam w późniejszych fazach gry, ale to też, też tego nigdy nie robię, bo, bo w, ogólnie w badaniach można też... Też, też to zrobić, że możemy więcej fabryk budować na, danej, na danym terenie. No, więc należy spojrzeć w te decyzje, co my tutaj mamy, bo czasami są jakieś, jakieś eventy, grając z różnymi tam państwami. Jako USA, nie wiem czy to jest w, pod, w podstawce, ale w dodatkach to tam mamy, mamy Sena, Senat, oni mają, tak. Tam widzimy tam poparcie senatorów i tak dalej, ale to już jest jakby inna kwestia. No i badania. Super sprawa badania. Bardzo ważna sprawa. Tutaj zawsze coś powinno być przydzielone. No, i badania, dobra. Tutaj możemy sobie zobaczyć też, ile mamy ogólnie bonusów do tych, do tych badań. Wchodzimy w badania. Zanurzamy się w ten świat nauki. No i te badania też w sumie rozumią się same przez się, ale to, to może, może takie ważniejsze sprawy. Na pewno wyposażenie piechoty, no bo też mniemam, że, że ta piechota no to będzie w wielu przypadkach ten, ten główna, ta siła napędowa, no to wyposażenie piechoty, tutaj idziemy w to, w to, bo to daje fajne bonusy nam, tutaj piechota obrona plus 5, tutaj wiadomo wyposażenie piechoty wtedy zwiększa swoje tutaj, tutaj plusy, tutaj kawaleria atak, plus 5, tak to wygląda, no i później też w to ogólnie tutaj, to jest fajna sprawa. Jeśli chodzi o ciężarówki, to nigdy jeszcze nie researchowałem tego, tylko po prostu podstawowe ciężarówki są bardzo potrzebne do logistyki, ale to już też później powiem. Siły specjalne, szczerze mówiąc, ja się nie bawię za bardzo w to, tylko odkrywam po prostu. Chyba, że naprawdę nie mam w co, co researchować jakby dalej, no to wtedy tak. Jeśli są duże kary za research innych technologii, no to wtedy no warto mieć spadochroniarzy zresearchowanych jak i piechotę morską, żeby móc dokonywać w ogóle jakichś ataków morskich, jak i spadochronowych, więc, czy przynajmniej tutaj w przypadku piechoty morskiej przy użyciu jednostek właśnie specjalizujących się w tych, w tych atakach, żeby, żeby te ataki miały szansę powodzenia, jak przeciwnik się broni. No i tu są bonusy do tych też sił specjalnych, czyli właśnie do tych jednostek górskich, czy spadochroniarzy, czy piechoty morskiej, piechoty górskiej w ogóle, w ogóle nie używam. No, i tutaj mamy kompanię wsparcia. No, to tak samo samo przez się, jak chcemy bataliony wsparcia dodać, to tutaj musimy to zresearchować. Chcemy tam szpital polowy dodać sobie jako wsparcie, no to to musimy zrywać. A każde kolejne to dodaje plus y, jakieś bonusy do, do tych, tych batalionów. Pociągi, tak samo podstawowy pociąg, pociąg jest konieczny zresearchować. W większości państw już będzie z, y, odkryty. Ale nigdy nie bawię się tutaj w te jakieś y, opancerzone bo i tak przeciwnik musiałby stworzyć dużo bombowców taktycznych, stargetować je na właśnie atak na, na logistykę, żeby tutaj, no, żeby to miało rację, od, rację bytu. No i tak to wygląda. Czołgi, ja szczerze mówiąc, no, bawiłem się kiedyś w czołgi, ale, ale no, ja w ogóle nie idę w czołgi nigdy, więc tak to, tak to wygląda. No i też się rozumie samo przez się, prawda? Aha, tutaj kolega mnie pytał. No, tutaj można pewną specjalizację zrobić. Czyli, jak chcemy tutaj czołgi lekkie, chcemy zrobić, no, chcemy mieć na przykład piechotę, żeby tam wszystko odwalała. Ale chcemy mieć czołgi, czołgi na czołgi, jakby, że jak się pojawi, pojawią jakieś czołgi przeciwnika, no, to żebyśmy mieli jakąś kontrę, no, to, no to zry, odkryjemy sobie tutaj wariant taki lekki niszczyciel czołgów. No, to on jest ze specjalizacją, tak. Tu jest na przykład specjalizacja artyleria, no to znaczy no takie no, no właśnie przeciwpiechotne sprawy a tutaj przeciwlotnicze no jakiś to sens ma, kiedyś pamiętam robiłem, że czołgi lekkie na przykład pomimo tego, że, że, że ktoś tam mógł mieć czołgi średnie pójść no to jak ja miałem taki lekki wyspecjalizowany jako niszczyciel czołgów, no to też miałem jakieś szanse tak ale tak jak mówię w czołgach to tutaj się za bardzo nie znaczy w ogóle nie produkuje czołgów dalej artyleria bardzo ważna sprawa no znowu samo przez się jak coś chcemy tutaj mieć to sobie researchujemy im niżej tym większe bonusy ale jest jeszcze taka sprawa, tutaj nie powiedziałem w przypadku na przykład sprzętu wyposażenia no to ogólnie tutaj mamy na przykład 1, 2, 3 te generacje czy, 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 czy co to jest i, i coś za coś, wojna po prostu z karnawałem, czyli no druga generacja tutaj sobie odkryjemy no to jest problem, bo o, ona więcej kosztuje koszt produkcji 5, tutaj koszt produkcji 4, i może być tak, że idąc tak, tak fajnie, że sobie wszystko czujemy jesteśmy nowocześni, ale nie ma komu walczyć na froncie, bo no nie, nie, nie dajemy rady z, z produkcją to kosztuje więcej, mamy za mało fabryk i ostatecznie to nie było warte, żeby przechodzić na nowszy sprzęt, więc tutaj nam się ikonka pojawi, że produkowany jest przestarza, przestarzały sprzęt. Ale musimy się zapytać, czy nie mamy już obecnego na minusie, tak? Albo ledwo co nam wystarcza obecnego i nasze zasoby produkcyjne ledwo nadążają z obecnym sprzętem. No to czy jest sens przechodzić na ten gdzie nie dość, że nam spaj, spadnie wydajność produkcji i ileś czasu potrwa, zanim te linie produk produkcyjne się zaadaptują na nowy sprzęt, no to jeszcze będzie to nas więcej kosztować, więc tutaj właśnie musimy się zastanowić. Ja jestem artylerzystą, więc. Więc idę ostro w artylerię, no i przez to, że tak się skupiam na artylerii i piechocie, no to, wtedy, no to ja sobie researchuję i produkuję zawsze najnowszy sprzęt, jak najmocniejsze działa, żeby tutaj siać panikę. Marynarka znowu samo przez się, ja lubię tutaj okręty podwodne, jeśli już produkować ogólnie, to w marynarce produkuję tylko okręty podwodne. Startuję z tym co mam, to co mam jest fajne i doprodukowuję jak coś to okręty podwodne. I tu znowu no, nowy wariant to nowe koszty, większe koszty produkcji: tu 620, tutaj 500, tak? Więc to też wojna po prostu skarnowałem. Chyba taki optymalny to jest wariant trzeci i to już do końca gry. Transportowce też jest fajna sprawa: jak, jak atakujemy, tak transportujemy nasze, nasze jednostki, gdzieś desantujemy. To, to tutaj, ale nie tylko tutaj, wymagania wobec transportowców minus 50% to chyba chodzi o to, że mniej ich będziemy potrzebować, tak? no Limit wielkości desantu morskiego nam wzrasta plus 10 na przykład. Tutaj też mamy szybkość przygotowania inwazji minus 50, to jest też fajne, bo, bo możemy zaskoczyć gracza jakąś, że szybko ogarniemy sprawę, szybko przygotujemy i, i szybciej to będzie obrona desantu plus 15. Nie, nie, nie zniszczą. No i takie rzeczy właśnie. No i lotnictwo. Super sprawa. Bardzo ważne jest bardzo fajne lotnictwo. Zresztą tak jak w czasie II wojny światowej, naprawdę. I ja sobie akurat upatrzyłem myśliwce. Ja zawsze rozwijam te myśliwce, produkuję jak najlepszy. I na tym przykładzie też powiem o tym, o tym że technologia wyprzedza swój czas. Na przykład tutaj mamy taki czerwony, na czerwono nam świeci. I to będzie kara za czas, czyli no nie warto za bardzo no iść, skupiać się i, i jakby tych slotów researchu marnować, że ja będę teraz sobie szedł jak najszybciej, wszystko odkrywał z karą produkcji tutaj załóżmy plus 4 la, yy, lata, no bo te sloty są zamrożone, to prawda, że my szybciej doczłapiemy do, do tego niż na przykład nasz przeciwnik, ale no kary są spore i czy w tym czasie nie moglibyśmy, no jest dużo tych researchów, czy czegoś nie moglibyśmy innego robić, co nie ma kary, tak? Ja zawsze patrzę, żeby, researchuję to, co nie ma kary, ale chyba, że naprawdę no już nie mam za bardzo czego tam badać, co by mnie interesowało, albo mi na czymś zależy bardzo, to wtedy patrzę, czy, nie, czy jest mniejsza niż rok ta kara, bo jak jest mniejsza niż rok, to jeszcze się potrafię zdecydować na to, ale jak większa niż rok, no to już researchuję coś, coś innego. Chyba, że już naprawdę nie mam czego, czego tam badać. Inżynieria, make, to jest bardzo ważna sprawa. Aha, w tych myśliwcach, w tych w lotnictwie to jeszcze jest kwestia taka tutaj prawy górny róg, Tu chodzi, że mogę zamienić go, że on będzie mógł stacjonować na, na statku, nie? Na lotniskowcu, tak? I, i, i to jest fajna sprawa. Znaczy, fajna sprawa ja nigdy nie robię lotniskowców, ale jeśli mamy jakieś, zaczynamy albo zbudujemy sobie, to wtedy możemy jeszcze lotnictwo tam dowalić. No a właściwie po to też budujemy lotniskowce, nie? Elektronika, bardzo ważna sprawa. Nigdy nie idę w badania atomowe, nie marnuję na to czasu. Bomba atomowa jest fajna, ale uważam, że nie aż tak, bo to zrzucamy bombę atomową na przykład na tam na jakieś miasto tam i szybciej po prostu się poddadzą. Ale te bonusy wcale nie są takie duże. Jak, jak wygrywasz to i tak wygrasz, a jak przegrywasz to i tak przegrasz, więc no, szybciej się poddasz, to prawda, ale to fajnie wygląda, tak fajnie. No, bomba atomowa, kurde, super sprawa, idziemy w to. Ale nie do końca. Tutaj, jeśli chodzi o rakiety, to to w sumie jest przydatna sprawa, żebyśmy poszli i odkryli silniki rakietowe. Wtedy możemy w lotnictwie, na przykład, nie wiem, czy to 10-10 też może się przydać. No tutaj, na przykład, super zarąbiste szwalbę wyprodukować, Messerschmitt'y, najnowsze, no i, no i super sprawa, tak. One są takie ramce, bo właśnie silnik odrzutowy jest tutaj potrzebny. A czyli tego byśmy potrzebowali, tak. Ale, ale, ale głównie najważniejsza sprawa, zawsze odkrywam oczywiście radio, szansa wsparcia plus 5, koordynacja plus 4 to dla, 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 dla wojska, no i no bo radio jednak by się przydało, tak no i idę tutaj, to jest bardzo ważna sprawa, tutaj kryptologia i takie, i takie rzeczy to też szybkość rozwoju, ale tutaj mamy szyfrowanie plus 1, deszyfrowanie plus 1 i tutaj to daje przewagę w walce zawsze jak się ściera, ścieramy z przeciwnikiem. Walczę tam dywizję na dywizję, no to wtedy mamy tą przewagę, nie? Zawsze jakiś bonusik. Szczególnie w walkach takich wyrównanych, to walczy się o jednak ten każdy bonus, nie? No, tutaj nigdy nie idę w tą radiolokację. Uważam, że to nie, jest, to nie jest przydatne. Że i tak jak mamy wygrać, to wygramy, jak nie, to nie. No i to trzeba budować na mapie, tak? Więc to, to, to też zajmuje nam czas na budowę, a, a, a korzyści z tego, no. Wojna postu z karnawałem, jednak tutaj post wygrywa w tym przypadku. No i przemysł. Bardzo ważna zakładka, tak. Tutaj jeśli chodzi o te syntetyczne ropy, nigdy w nic tutaj nie idę, bo, no bo trzeba właśnie priorytetować sprawy i to trzeba budować, tak. Te, te rafinerie ropy, żeby wydobywać. No, już lepiej zająć jakieś państwo, które ma ropę. No albo, albo sobie tak ustawić strategię. No Mamy mam mało ropy, więc trochę lipa, żeby tam super marynarki robić, albo super czołgi, ciężkie dywizje, bo, bo, no bo będziemy mieli problem z ropą. Jeśli na przykład gramy jako państwo faszystowskie, będziemy w wojnie z aliantami, no to z ropą może być problem, bo od kogo tą ropę właściwie będziemy brać? Konwoje będą zatapiane, jak gdzieś będziemy brać, kurde, nie wiadomo skąd. No właśnie. I tak samo guma. Co tutaj może mieć sens, to znaczy w moim przypadku, w, moje, w moim stylu, stylu gry, bo to wiadomo, różnie bywa, to y, przetwórstwo ropy, bo wtedy mamy paliwo pozyskane z ropy. Czyli jeśli wydobywamy jakąś ropę, to, to tutaj plus 20% to, to jest zarąbisty bonus. I, y, no i z rafinerii, jak mamy jakieś rafinerie, sobie budowaliśmy, ja nigdy nie buduję. Y, no i aha, myślałem, że jeszcze się zwiększa, jakby ten. Myślałem, że się zwiększa ilość przechowywanego przez nas ropy, którą jesteśmy w stanie przechować, ale to tu nie wiem. No i dobra. Aha, no to nie koniec oczywiście. Tutaj budowa, oczywiście, budowa na początku. Chcemy się rozwijać, więc budowa zawsze, research. Pierwsze co w ogóle, jak się odpala grę, no to badania. No i pierwsze co wchodzę, no to właśnie, właśnie przemysł. I no i deprodukcja, bo to zazwyczaj jest nieodkryte, bo tu jest teraz 39. Produkcja, no i w to idziemy jak najszybciej, tylko tak, żeby kar nie było produkcyjnych. No i tutaj, jeśli chodzi o przemysł, tutaj też jest właśnie bardzo duża zawierucha, wielka wojna w, w świecie Hearts of Iron, w który przemysł iść. Ja zawsze idę w rozproszony przemysł. Kiedyś szedłem w skoncentrowany. Ogólnie chodzi o to, że rzeczywiście dużo więcej sprzętu, dużo więcej, no w sumie tak, to tak się kalkuluje wraz z czasem, będziemy w stanie dużo więcej wytworzyć sprzętu, ale jesteśmy bardziej wrażliwi na bombardowania, jakieś zniszczenia, szybciej produkcja wraca też wolniej produkcja wraca do, do, na normalne obroty, jak ktoś nas tam zniszczy, zbombarduje, albo jak zajmiemy jakiś teren, on jest okupowany i nam te fabryki będzie jakieś tam strajki, podpalą nam tą fabrykę sabotaże, to, no to właśnie to, to przemysł rozproszony jest dużo bardziej odporny na to. Też często jest tak, że jakąś inwazję lądową nam dokonają przeciwnicy. I zajmą nam jakiś region, gdzie były fabryki. Później to trwa, żeby to nie dojrze odbudować to jeszcze, żeby produkcja wróciła na swoje tory. I dlatego tutaj ogólnie gdzieś, gdzieś czytałem, że jeśli częściej niż co dwa lata będziemy zmieniać jakąś produkcję wyposażenia albo ulepszać, udoskonalać czyli z artylerii 1 na 2, albo ze sprzętu piechoty takiego na ten nowszy to, to wtedy no, warto iść w ten rozproszony przemysł. Ale to tak tylko gdzieś widziałem. No i dobra. No i to jest bardzo ważne. Tu jest wydobycie, więc no, jeśli chcemy, jeśli mam jakieś wolne sloty czy coś, to, 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 to czy, czy właśnie mam duże kary na coś innego, to, to, to też w to idę. No bo, no bo jak wydobywamy stal, to możemy jej więcej wydobywać, tak więcej handlować. A ogólnie, bo nie powiedziałem też, ale to będzie strasznie chaotyczne. No trudno, to trzeba będzie albo w całości oglądać, albo w ogóle, że. Że my handlujemy, wysyłamy innym zasoby, tam załóżmy stal. I za to oni nam dają swoje fabryki cywilne użyczają. Czyli mamy więcej fabryk cywilnych, które możemy wykorzystać do budowy na przykład. Albo do handlu, żeby sobie od kogoś innego ściągnąć właśnie inne inne surowce. Dobra. Lecimy w dyplomację. Tutaj nigdy w tą zakładkę nie wchodzę od tak. Tylko po prostu na, na, na dany kraj klikam i, i daję dyplomację, wtedy mi się wyświetla konkretne państwo. tak. Ale y, pamiętam, że czasami tylko wykorzystuję tą dyplomację taką ogólną. Tutaj można kliknąć, otwórz listę krajów, to jest taka ogólna, żeby sobie zobaczyć, zaczynam grę i może, jakieś, y, może będę u kogoś zwiększał popularność partii faszystowskiej, na przykład, żeby kiedyś do mnie przyłączył się, albo jakiś przewrót y, może coś zaplanować, no to wtedy sobie patrzę, że. Filtruję sobie na przykład o państwa faszystowskie. No i widzę już tutaj, że jak w tych państwach będę sobie zwiększał moje wpływy, jakieś tam będę z nimi poprawiał relacje albo coś zwiększał poparcie dla partii faszystowskiej, to możliwe, że one się przyłączą do osi w pewnym momencie. Tak? Więc to w sumie może być przydatne w ten sposób. No i dobra, teraz mamy handel. O, właśnie, to tutaj dopowiem jeszcze z tym handlem. No, i tutaj mamy, ile wydobywamy danego surowca. Tutaj mamy, ile importujemy, czyli ja tu widzę, że handluję, więc tutaj importuję 16, 16 ropy, co nam się przyda, bo tutaj, jako Niemcy, to czołgi pewnie. No i tak, tak zwykły grad by grał, ja nie idę w czołgi. No i lotnictwo, tak samo. No nasze wydobycie jest 11, więc niewielkie, a dzięki temu możemy sobie zapewnić zaopatrzenie. I tą ropę możemy właśnie, jeśli nam brakuje paliwa czy coś, to możemy to kupować, jak najbardziej, ściągać, jeszcze zwiększyć, tylko wtedy tutaj manualnie, pyk sobie zwiększamy i więcej naszych fabryk cywilnych idzie na handel, więc tutaj, tutaj poświęcamy coś za coś. A tu możemy szybko kliknąć, żeby cały, cały import anulować, tak, nic już nie ściągamy, mamy import 0. Tu jest jeszcze ciekawy wskaźnik, jeśli chodzi o ropę, że ile obecnie zużywamy ropy minus 20 mam, a ile maksymalnie to jest, to jest gdyby wszystkie nasze statki zaczęły tam fruwać, a wszystkie nasze samoloty pływać to specjalne przejęzyczenie, to, no to właśnie, właśnie ty, ty, takie byśmy mieli zużycie, więc jak chcemy, możemy sobie zaplanować, że będziemy na pełne jechać i od razu sobie już dać, dać handel, żeby na full. Nie? Jak nie, jak nie jest wykorzystywana, to jest odkładana w tych, w tych naszych złożach, jak one się wypełnią, no to nie realizujemy jakby tego, ściągamy, ale nic z tego nie mamy. No i ja tu sobie klikam od razu tam na eksport, który kraj najwięcej tutaj, tutaj eksportuje danego dobra, no i analizuję, no od Stanów Zjednoczonych, jak nie mamy jeszcze wojny z Wielką Brytanią, to sobie mogę ściągać bez problemu, to mnie będzie kosztować 7 konwojów. No ale jak już będzie wojna, no to problem, to wtedy ZSRR będę sobie ściągał, dopóki z nimi nie będę miał wojny. No i ogólnie też możemy sobie zobaczyć tutaj, gdzie będziemy potrzebować konwojów do, do handlu, więc jak prowadzimy wojnę tutaj z państwami wolnego świata, to, to wtedy wiemy, no że z tymi konwojami z Niemiec, no to, to wszystko będzie zatopione i to nie, nie ma nawet sensu tego robić. A jeśli chodzi właśnie, jeśli chodzi o to, że my produkujemy na przykład wydobyto 500, 549 i, i ileś tam dajemy na, na rynek jakby tych zasobów, że ktoś może od nas kupić, no to właśnie kluczowe jest słowo może. On może, ale nie musi. Może od kogoś innego kupować, tak? I no i to nie jest też tak, że damy sobie wolny handel, politykę, no i te wszystkie surowce, no one pójdą na rynek, ale niekoniecznie ktoś będzie od nas kupował. I, I to jest właściwie koniec zakładki tej tutaj handel. Tu patrzymy sobie, wiadomo, brakuje mi gumy. Wybieram gumę, daję sobie najczęściej tutaj. Hindia belan, belandia, Belanda to jest super zagłębie surowcowe. Tutaj, tutaj tego jest masa. To jest akurat tutaj. No, no, masa wydobycia gumy, najwięcej na świecie. Też potężne zasoby tutaj, w, w, wszelkiego rodzaju. No, super sprawa. Jak się gra Japonią, to można tutaj celować, żeby to szybko zająć. Wtedy jest się naprawdę naprawdę ustawionym pod tym względem. O ile ktoś będzie chciał od nas kupować to, bo państwa, bo alianci już nie będą chcieli od nas tego kupować jak będziemy z nimi w wojnie. Ale na własny użytek mamy, nie? No i budowy, przejdźmy do zakładki budowy. Tutaj mamy ile fabryk tutaj może mamy dostępnych na, na, na budowę. To już dobra konsumpcyjne mówiłem, ile idzie na dobra konsumpcyjne, ale ale nie z tych fabryk, czyli te 85 to już jest. Aha, przepraszam, rzeczywiście. No tak, to jest 85, to jest właśnie nasze fabryki cywilne, ale 17 już jest zajętych przez dobra konsumpcyjne. No tak, dobra. No i tu sobie możemy budować, tak? Nawet jest napisane, ile mamy z handlu? 11. Tutaj możemy sprawdzić, właśnie czy. no ile z tego handlu nam, nam... ile ten handel nam daje, bo wszystko super, a nikt od nas nie kupuje i mamy na przykład 0 z handlu fabryk. Czyli tak naprawdę 85, no to 11 jest z eksportu surowców, naszych posiadanych jest 74, do, do więc, to, więc to, tak wygląda. No i tutaj ja zawsze na początku gry sobie jadę ostro w fabryka wojskowa, ogólnie produkuje tylko fabryki wojskowe, dopóki nie osiągnę ich pewną ilość, czyli 65, tak, 65 fabryk, wtedy wiem, że wszystkie, wszystkie moje potrzeby mogą być zaspokojone, jak mam 65 fabryk wojskowych. No i wtedy, wtedy sobie, robię, wtedy sobie patrzę, co ja tutaj mogę sobie zbudować. Może forty jakieś lądowe, żeby się zabezpieczyć gdzieś, jakby była kontrofensywa, jakbym gdzieś przegrywał i musiał się bronić. Albo takie rzeczy. Tutaj w przypadku fortów nawet fajnie jest budować. Szybko się buduje forty pierwszego poziomu, bo to kosztuje tylko 500, 500 tutaj koszt produkcji. Z fabryk cywilnych, ich mocy przerobowej, więc 500, a na przykład jedna fabryka wojskowa to jest 7200, więc to jest widoczna różnica. Jeszcze możemy sobie to zboostować ministrem, który mówiliśmy, że może mieć tutaj specjalistę od fortyfikacji, no i jeszcze nawet w, w celach narodowych, ale tu już naprawdę tak ostro skaczę, że w inżynieria produkcji budowlanej, tak? Tu też nam daje plus, plus 20% do budowy bunkrów i te bunkry możemy stawiać tak ostro, tylko że. Tutaj mamy, że plus 500 koszt produkcji za każdy istniejący poziom budynku, i dlatego, no, żeby zbudować sobie full fortyfikację, taką linię Marzinota, no to jest, to jest spory wysiłek. Ale takie szybkie fortyfikacje na poziom pierwszy, to te fortyfikacje dają minus 15 przeciwnikowi za atak na nas, a to jest spory, spory bonus, szczególnie jak się bronimy, czyli, czyli ta wojna jest taka, no kurde, wyrównana, nie? Walka albo na naszą niekorzyść. To, to może. Możemy No i tutaj wiadomo, budujemy sobie tak fabryki wojskowe, gdzie możemy zbudować. Trzymając Shift, możemy zbudować maksymalną ilość na dany region. Tylko tu jeszcze taka jedna uwaga, właśnie, że, że na przykład jak kliknąłem w danym regionie, można jedną naraz w danym regionie budować. Czyli moje fabryki są niewykorzystane teraz, tak. Dopiero jak skończy się jedna, to, to, to będzie budowana druga, tak. I dlatego, no nie wiem, na początku można sobie dawać, no daję sobie na kilka regionów, żeby wszystkie moje fabryki budowały, tak? Czyli, o, tu jeszcze, tu jeszcze, jeszcze mogę, tu. I też tu są takie napisane plus 100% na przykład premia za infrastrukturę szybciej tutaj się zbuduje szybciej tutaj się zbuduje budynek na tych terenach, nasza konstrukcja. No i tutaj, załóżmy na full, i dopiero teraz wszystkie moje fabryki są wykorzystane i buduję tutaj na pełnej, tak? Więc to warto mieć też na uwadze, żeby nie marnować czasu. No i okej. Okay, tu też mamy premie za różne tam polityki nasze, ograniczone eksport plus 5 i tak dalej, i tak dalej, z researchów różnych. I tak dalej, i tak dalej. Ja sobie zrobię krótką przerwę do toalety z dwóch. Dobra, no i lecimy dalej. <laughs> Teraz będzie produkcja. Trudna sprawa. Trudna. Ale prosta. Dobra. Jak zaczynam grę, to sobie daję od razu, z trzymaniem shift'a, Kasuje wszystko. Chociaż jak produkuję mu ukręty, one na przykład, zaraz się skończy ich Ich produkcja, no to warto sobie w sumie je zachować, ale jeśli chodzi o okręty, to ja się w, to, ja się w te okręty nie bawię, jak już wcześniej mówiłem, tylko w łodzie podwodne, uboty. Trzymając shift, OK, wszystko skasowane. No i właśnie, tutaj mamy. Tutaj mamy wyposażenie piechoty i artylerię, czołgi, lotnictwo, okręty i tutaj kolejka napraw okrętów. Dobrze, no to jeśli jak ja bym zaczynał grę, to, to przydzielam sobie na pociągi cywilne jedna fabryka, żeby to zaopatrzenie szło. Mam plus 132, więc pewnie tutaj mi nie zabraknie, chyba że przeciwnik będzie atakował infrastrukturę i tego. Raczej będzie OK, ale to już po prostu stworzyłem taki, taki system, system gry. No i teraz kolejna sprawa. Ciężarówki daję dwa, dwie fabryki na ciężarówki. Ciężarówki będą nam potrzebne przy zaopatrywaniu naszych dywizji. Dywizje mogą być zaopatrowane konno, tak normalnie, albo właśnie przy użyciu ciężarówek. No a wiadomo, przy użyciu ciężarówek można o wiele większe wolumeny tutaj przetransportować, a Logistyka to jest absolutnie jedna z najważniejszych spraw, jeśli nie najważniejsza w ogóle wojenna sprawa. No i dobra, i to sobie tutaj tak minimalizuję, właśnie żeby, bo tego, tego nie będę zmieniał praktycznie do końca, do końca gry. Chyba, że tych ciężarówek będę miał, nie wiem, 5 i ten, i... A, a, a ja używam tych ciężarówek tylko do, do, właśnie, do właśnie zaopatrywania jednostek, więc wtedy to już jest wystarczająco i daję na jedną fabrykę, ale. Ale to może tak być do końca gry, żeby nie mieszać. No i dalej przydzielam sobie holowaną artylerię, ale tu znowu tutaj pokażę moją taktykę, która jest właśnie bardzo prosta, bo stawiam na prostotę, na stworzenie takiego systemu, gdzie można, gdzie można wchodzisz do gry, robisz to, lecisz ostro. Na multiku to się szczególnie przyda. No i tutaj artyleria, jak i wyposażenie piechoty. Dwie podstawowe sprawy w mojej strategii. I tutaj, jeśli chodzi o fabryki, to przydzielam po połowie, aż dojdę do 25, po 25. Tu sobie przełożę na dziesiątki, 20, 20 i 5. To jako Niemcy mamy bardzo dużo fabryk, no zwykle to tak nie wygląda. No i jeśli, no, gramy jako inne państwo, mniej rozwinięte, no to wtedy, to wtedy, załóżmy, mamy mniej fabryk, mam. 20 fabryk, no to, no to znaczy 20 fabryk, że mogę przydzielić po 20, no to wtedy dodaję sobie plus 1 i ona jest jakby czeka, że jak tylko się zbuduje fabryka wojskowa albo będzie dostępna, no to wtedy, bo na przykład zajmiemy jakieś państwo i zajmiemy ich fabryki wojskowe, to wtedy to wtedy ona tutaj wskoczy. I, I tak po jednym. Chodzi o to, że przydzielam porówno, dlatego to jest bardzo prosta taktyka, bez zabawy w żadne supporty, żadne jakieś rzeczy, gdzie trzeba się bawić, że patrzę mam mało wyposażenia, może zwiększę produkcję, może zmniejszę, może to, tamto. Też jak się źle tym zarządza, to, 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 to przeciwnik zyskuje przewagę, tak jeśli tym do, dobrze zarządza. I, I dlatego mając taki prosty plan, jestem w stanie uzyskać przewagę nad przeciwnikiem, że ja mam więcej zaopatrzenia tak naprawdę, bo nie bawię się w różne zmiany. Każda zmiana limitów produkcyjnych generuje, generuje to, że trzeba linie do tego przystosowywać, te fabryki, które zostały nowo przydzielone i tak dalej. Daj pan spokój. To jest prosta taktyka, super efektywna. Fajna sprawa. No i tu przydzielam sobie po 25, to jest taki scenariusz super, bo mam tyle fabryk. No i jak już widzę, że no buduję te fabryki wojskowe, no i już tutaj mi się wszystko poprzydzielało i wyskakuje mi tutaj powiadomienie, że że nie przydzielono, tutaj powinno być to powiadomienie nawet, a nie ma. Ok. Że nie chyba jak puszczę czas, że nie przydzieliłem wszystkich fabryk cywilnych. A nie, przepraszam, no jest, wolne fabryki wojskowe, no właśnie. To, no to wtedy, wtedy to co so robię jak już to mam podstawę to samoloty, które są bardzo ważne. Może powinienem nawet szybciej troszeczkę fabryk dawać w ich produkcję, ale no robię to po tym jak już ten trzon armii, tak że jak ktoś mnie zaatakuje, no to będę mógł po prostu ich zatrzymać, tak? Jak, jak to idę w samoloty, idę tylko w myśliwce. Czyli biorę sobie myśliwiec, make yy, i daję 10 fabryk na myśliwce. I to jest koniec mojej taktyki. Akurat tu się tak składa, że w 39 zaczynając z Niemcami, ja już nie muszę budować fabryk wojskowych w ogóle w czasie gry. Bo, bo już mam tyle ile chcę, czyli 63 potrzebuję na moją strategię. Może jak będę się bawił w na przykład desanty powietrzne, no to sobie dowalę na samolot transportowy jedną fabrykę albo dwie. No bo jak mam 60, o, teraz mam 64, no to jedną fabrykę. Tylko cztery rocznie będą się produkować, ale tak naprawdę to jeden samolot jest w stanie przetransportować no, całą tą, cały jeden oddział desantowy, i to mi wystarczy. Bo jak bo i tak są bardzo słabi, bo oni lądują na tyłach nieprzyjaciela, nie mają dostępu do infrastruktury, więc nie mają dostępu do podstawy operacyjnej, więc, więc i tak zostaną zniszczone, jeśli, jeśli nie przyjdziemy z pomocą. Tak? Więc chodzi o to, żeby zrzucić przyjść z pomocą. No i to jest moja super strategia, jeśli chodzi o produkcję. W coś takiego idę, super. Mam mało fabryk, to nie ma tego. To tutaj sobie przydzielam po jednym, tak, pyk, po, po jednym. Znowu się zbudowały, mam powiadomienia albo to zobaczę sam. To znowu sobie po jednym przydzielam tak, żeby celować, żeby było porówno, nie? Żeby to szło równo. Żadnej zabawy, super pan. No i okręty, jeśli chodzi o okręty, no to właśnie jak to wygląda. No, tutaj 10, pyk, to jest moja taktyka na całą grę koniec I okręty, okrę, konwoje. Na, ogólnie celuję w to, żeby mieć 15 stoczni. Tylko 15 stoczni jest mi potrzebnych na całą grę, więc jej nie buduję. No bo na to też idzie stal, tak, na produkcję. 5 konwojów, bo konwoje się przydają, czy to przy jakichś inwazjach, czy przy handlu, więc tu zawsze na 5. One się produkują do końca. 5. No i, no i moje ulubione okręty podwodne. Daję sobie okręt podwodny, najnowszy. No, i daje 10 na okręty podwodne, więc tutaj bym musiał jako Niemcy jeszcze dwie dobudować stocznie. No, o ile miałbym takie wielkie aspiracje, bo jeśli, jeśli wiem, że i tak mi się nie będzie chciało grać, tak żeby zajmować, zajmować USA czy coś, no to jakieś taflikty wielkie morskie, to. A Wielką Brytanię można zająć takim chwilowym, jakby zaskoczeniem, dominacją dominacją chwilową, to to, to, to... nawet Stany, można by pomyśleć. Czy tym, co mam, po prostu już teraz nie udałoby się czegoś zdziałać. No i właśnie tak da. I jeśli chodzi o przydzielanie, to one tutaj będą automatycznie się przydzielać. I do tego Weser M. ERMS. Ale nie jestem pewny czy cały czas, czy one jakoś automatycznie się nie wydzielać. przydzielać. No w każdym razie można je od razu dać, żeby przydzielane były do danej floty naszej, na przykład. Nie? I automatycznie są wystawiane. Ja najczęściej robię, że daję na teatr przydziel do teatru niemieckiego i no, no to już wchodzimy w flotę. No, ale dobrze na szybko to zrobimy. I tutaj kurde zasłaniam ten te, te rzeczy na chwilkę. No i tutaj mamy, mamy flotę. Chodzę we flotę. No i jest tam jakiś Kriegsmarine dowódca. Dam Donica, Donica, donica dam. Karla. No, i tutaj chodzi o to, że przydzielam do teatru niemieckiego, więc jak one się zrobią, one się pojawią tutaj. Będzie okręt podwodny, cyferka, i, on, i to jest jakby w rezerwie. I klikam na niego, klikam prawym na dowódcę i przydziela się do danego dowódcy. Ale to jeszcze do, do floty, jak tym zarządzać, to jeszcze przejdziemy, chociaż ja w flot, we flocie jestem bardzo słaby. I jeszcze kwestia. No dobrze, wróćmy do tej produkcji, żeby nie pomieszać. No i to jest właśnie wszystko na całą grę. Tak to wygląda u mnie. Super sprawa, prosta, super partia. Tutaj widzę, że warto trzeba zwracać na to uwagę, że brakuje nam 20 jednostek wolframu, więc musimy albo od kogoś kupić, no albo będzie lipa, bo, bo będzie nam spadać wydajność produkcji, aż spadnie do okara minus 42%, aż spadnie chyba do zera, jeśli w ogóle nie mamy danego surowca. Będzie spadać powoli aż do zera. No. I musimy tutaj sobie kliknąć na handel No i brakuje mi gumy, bo tutaj kwestia więc na razie mogę handlować konwojami, to sobie wezmę od nich 10 konwojów będzie zajętych tą, tą sprawą e, Tutaj możemy fajnie sobie kliknąć, żeby automatycznie właśnie no, tyle ile potrzebuję Tak oni sobie tutaj wydzielą, nie, pyk I mamy nadwyżki 3, no bo nie dało się tak jakby tego rozdzielić Nadwyżki 3, więc no, super no i Wolfram to tutaj też póki od USA, a może wezmę sobie od Portugalii, też ma bardzo dużo, a lądowo to zrobimy Zero konwojów potrzebujemy do tego Proszę bardzo, dziękuję No i tutaj mamy właśnie, że Nasza wydajność produkcji rośnie, aż osiągnie 80%, bo to jest jakby maks. tutaj nie dochodzi, jak widzimy Tutaj w researchach Właśnie w przemyśle W researchach, dlatego tak ważny jest ten przemysł, żeby w to iść, tutaj wszystko rozwijać, bo bo dzięki temu ta linia montażowa, limit wydajności produkcji plus 10, czyli tu już będziemy mieli 90%, tak? a tutaj 100. No i, no i te wolumeny, które będziemy w stanie produkować, będą dużo wyższe. Tak? Tu ma maksimum fabryk w regionie, jakie możemy mieć. Bardzo ważne, bo później możemy nie mieć miejsca na budowę już tego wszystkiego. Y utrzymanie wydajności produkcji, super, jako przemysł rozproszony, prawda? tutaj tego nie. Y plus 10, tak? Super, super partia. No i właśnie, no jak zmieniamy jakiś wariant, czy coś, już, już nam to mm, troszeczkę tutaj się zwiększyło, zwiększa się, a nagle produkujemy holowaną artylerię 2, no to nam spada znowu, nie do zera, ale tam są z tych researchów wychodzi, ile, bo pod, o tutaj mamy podstawowy limit 50%, więc spadnie nam do połowy, to jeśli to, to zmienimy, tak. Tak mi się przynajmniej wydaje, nigdy tego nie, nie analizowałem bardzo mocno, ale tak wydaje. Ma to sens w każdym razie. No i tak to wygląda. Mamy tutaj wszystko, produkcja idzie na pełnej, już te limity wzrastają, wolumeny wzrastają. Też jak to wszystko wzrasta, to może się okazać, że nam yy, yy, zacznie brakować surowców znowu, tak? Jak właśnie zmieniamy generację, to, to, to te koszty produkcji i też koszty jakby surowców mogą, mogą być. Dobrze, tutaj mamy też coś takiego, a to zaraz się od... Tutaj mamy też coś takiego, jak limit, jak napięcie światowe, no wiadomo, jak jest wojna na świecie, to wszyscy nagle się budzą i a ja, może ja też sobie zrobię wojenkę i wszystko tam się zaczyna kotłować na świecie. I, I to ma, i na przykład jak mamy te prawa różne swoje, no to tą pełną mobilizację, to też musimy wprowadzić, że tu akurat jest więcej niż 80 poparcie wojny, więc to poparcie wojny też tam się przydaje. Ale to jest chyba w. Nie, gdzieś to było. W każdym razie, no kurczę, tutaj tego nie ma, ale, ale też jak mamy uzasadnianie celów na inne państwo, to, to jak jest niski. Poziom napięcia światowego to nie zawsze jako demokracja to, to, to często w ogóle nie możemy uzasadnić celu wojennego na inny kraj, bo, bo nie będziemy atakować innego państwa, jak tutaj jest przyjazne albo coś. I też tutaj widzimy, że czas uzasadniania celu wojennego jest minus 21%, czyli szybciej możemy te cele uzasadnić, zamiast tam 200 dni czekać aż, aż nasi, nasi heroldzi aż uzasadnią cel wojenny, dlaczego w ogóle powinniśmy kogoś zaatakować, żeby to społeczeństwo przełknęło no to wtedy, no to szybciej to trwa, tak ale też wydaje mi się, że jako bo tu gramy państwem faszystowskim, ale jako też jakiś inny bez frakcji albo komuna to też nie wiem, ale tutaj chyba też potrzebujemy jakiegoś napięcia światowego, ale to nie jestem pewien, a może nie dobrze, dalej mamy yy, no, tutaj mamy ten te, te, tutaj yy, Dowodzenie, wiadomo, wojskiem, marynarką lotnictwem. No i jeśli chodzi o wojsko. To zaznaczamy jakieś tam jednostki. Załóżmy, że teraz tak to ustawię jak do inwazji na Polskę, więc tutaj zaznaczę sobie moje jednostki. Tutaj 13 zostało to dobrze zostawię sobie. No i przydzielam je do tego jednego generała. Od góry zwykle są najlepsi, tak, jak damy możliwości. To od góry, co to się stanęło? Ty, o dobra, według umiejętności, o tutaj mamy. A te możliwości to nie, to są możliwości dowodzenia, że ten, ten może dowodzić 24 dywizjami. Czasami mają bonusy, jak już są super zaprawieni w bojach, że mogą większą ilością dowodzić. No i mamy te umiejętności tutaj. Rommel, tutaj najlepszy, jest sklasyfikowany. No więc też musimy mieć to na uwadze, że on ma pewne bonusy do ataku, plus 10 to jest duży bonus, więc to naprawdę generałów warto przydzielać, bo to jest duża różnica. No i ta armia, która właśnie no, będzie najwięcej robić, no to dobrze, żeby miała super dowódcę, tak? Jak gdzieś jakąś armię stworzymy, która będzie gdzieś stała na wybrzeżu i broniła, no to też no, ciężko, żeby im, im Romla przydzielić, bo jego umiejętności nie będą wykorzystywane w taki, w taki sposób optymalny. No, i mamy te 109 dywizji. Widzimy, że tutaj będziemy mieli karę 100% do jego umiejętności, czyli kolosalną. No nie opłaca się za to, że on dowodzi zbyt dużą ilością dywizji. No i w takim razie no, musimy sobie podzielić te dywizje, czyli klikam sobie tutaj, wybierz połowę dywizji albo skrót S, jak split. No to połowa, make 55, dalej trochę dużo, jeszcze połowa 28, przydzielam do kolejnego, znowu tutaj sobie trochę podzielę do kolejnego. Będzie ten do kolejnego. No i sobie przerzucam, tak żeby miał 34. Klikam na gościa, lewym przyciskiem myszy wybieram jedną, teraz trzymam Shift, Shift dalej, ile tam, 6, tak? 6 do kolejnego. Tak żeby było 24, nie? Czyli jeszcze będziemy musieli stworzyć. Dobra, tutaj sobie klikam, poprzydzielałem, porozdzielałem w ten sposób, chociaż do tego nawet mogę przydzielić więcej, więc tutaj. Kliknąłem na, na tego dowódcę, prawym na to, pyk. Wszystkie jednostki te zostaną podpięte pod tamtego dowódcę, drugiego. Proszę bardzo, ten ma 26. No ale niech tak zostanie już, te 26. To będzie miało pewną karę, ale, ale zobaczymy. No i sobie przydzielam dowódców. Od góry najlepsi. No i mamy coś takiego jeszcze jak marszałek polny, znaczy grupa armii, dowódca grupy armii. On się właśnie tutaj zowie. Marszałek polny. Przydzielimy sobie go pyk. I runżt, marszałek polny runżt. No i ja tak mówię, że, że to są armie jakby, tak. Armia 1, 2, 3, 4, 5. Może być 5 pod jednym marszałkiem. No i marszałek polny dowódca grupy armii, wtedy jest grupa armii, właśnie tak to się nazywa. No i tutaj przydzielam, przydzielam w ten sposób, że zaznaczam do generała prawy przycisk myszy. Prawy przycisk myszy. No, i mamy całą armię, bo on ma też swoje bonusy, i on tam widzisz, atak plus 7,5 na przykład. Nie? Więc teraz mamy super to wszystko ustalone. No i jest kwestia tego typu: oni ćwiczą, więc dam im tutaj, żeby przestali ćwiczyć. No i chcę się przygotować do ataku na Polskę, więc jako. Kliknę na dowódcę grupy armii, dam sobie na linię frontu Ustanów, PYK, i jeśli kliknę lewym przyciskiem, klikam lewym przyciskiem to wtedy oni się tak ustawią no tak można powiedzieć historycznie tak jak to powinno być że znaczy historycznie no to realistycznie że tutaj na przykład jest jest Manstein tak ze swoją armią tutaj jak trzymam kontrol, bo trzymam teraz kontrol, kliknę prawym przyciskiem myszy, bo tu jest tak napisane, to wybieram jednostki przydzielone do tego rozkazu. I tutaj widzimy, że nam się Mannstein podświetla, tak? I oni się dzielą jakby tak, jak no powinni, czyli dowódca na dany odcinek frontu jest dany dowódca, który dowodzi swoimi oddziałami. I to jest taka normalna linia, i rzeczywiście ja zacząłem często ją używać ostatnio, bo to pozwala generować pewne przewagi, kleścić też pewne osobne plany operacyjne. Że ja kliknę sobie na gościa, on jest tutaj, no i ja jemu powiem, żeby on sobie zajął to na przykład w ten sposób, albo a drugiemu powiem temu, który jest tutaj, żeby poszedł na Warszawę, na przykład, nie? A on jest... No, no i można sobie takie plany operacyjne, ale ja je skasuję teraz. Ale ogólnie klikając tutaj na marszałka polnego, zaznaczam sobie linię ofensywną, Pyk na Warszawę. No i teraz wszystkie jednostki będą sobie te swoje linie frontu starały doczłapać, dociągnąć do Warszawy. No i plus jest tego taki, że w pewnych rejonach tutaj się mocniej bronią, tutaj słabiej, więc on sobie mocniej wejdzie, tylko że wtedy jego ta linia frontu się, się rozszerzy. I to może rodzić problemy, właśnie, że w pewnych miejscach będzie, będzie szersza, nie będzie to równomiernie rozłożone nasze siły. Plus jest taki, że możemy różne okrążenia robić w ten sposób, tak? Tutaj się przebiliśmy fajnie, tutaj wbijamy na ostro. I to jest jakby pierwszy sposób kreślenia tego rozkazu Ale jest też drugi, który bardzo długo używałem i w sumie też jest no, fajny On się nazywa tak roboczo linia obronna, ale do ataku ją stosowałem, wszędzie ją stosowałem Klikam linia frontu, trzymam SHIFT Bo tu jest też napisane SHIFT plus lewy, żeby wytyczyć linię obronną SHIFT, lewy przycisk I oni wtedy Nieważne kto tam jest dowódcą, oni się równo rozdzielają po całej linii frontu Czyli oni teraz sobie pójdą Czyli będą y, różni dowódcy, nie że na danym odcinku tylko jeden tamten, nie? Jeden, jeden dowódca, tylko równomiernie, żeby była y, docelowo taka sama siła w każdej tutaj prowincji. I to było fajne, bo rzeczywiście y, jakby taka równa, równa obrona, ale też równy atak na, na, na wszystkich kierunkach. Że nawet jak ktoś się gdzieś przebije mocniej, no to, no, no to jednostki zostaną z innych kierunków wysłane na tą linię frontu, żeby to wszystko, żeby było wyrównane, nie? docelowo w każdej prowincji taka sama siła. No i to jest super linia. Ja bym w sumie polecił używanie tej linii, żeby <laughs> wtedy się musimy mniej bawić w jakieś kont kontrolowanie różnych rzeczy. Bardzo fajna sprawa. Super. No i dobrze, ale na przykład ja tutaj chcę, żeby od strony Prus wschodnich zaatakowali też. To, to, to oczywiście wykorzystamy to. No więc biorę sobie tutaj jednego z, z generałów i kreślę jemu osobny rozkaz, linia frontu. Klikam tutaj z shiftem już nic nie da, bo on jest jeden, więc tutaj nie ma czego dzielić jakby. Tutaj, no, więc ta linia będzie normalna. Świetnie, że nam się coś takiego stało. Super sprawa bo teraz będę mógł pokazać, to też sprawiało duży problem moim kolegom nowym, że oni mówili tutaj, kurde, ja kliknąłem, oni nie idą, o co tutaj hmm. chodzi, nie wykonują moich rozkazów. Zawsze musimy kontrolować, spojrzeć na ten rozkaz i patrzeć, czy nie ma napisu właśnie takiego jak brak dywizji, bo teraz sobie stworzyliśmy taki fikcyjny rozkaz, on dalej jest pod rozkazem tamtym, bo on będzie, będzie dalej wykonywał ten rozkaz dowódcy grupy armii, tak? Tutaj stworzyliśmy sobie taki roboczy, i żeby przydzielić do niego jednostki, to tutaj nam się wyświetla. Trzymamy kontrol, lewy przycisk myszki. Te, te jednostki, które mam zaznaczone, przydzielone zostaną do tego rozkazu. No, więc trzymam kontrol, lewy przycisk myszy, i już widzę, że zostały przydzielone armia 5. Tutaj jest nawet napisane armia 5. I oni tutaj przyjdą i będą realizować ten rozkaz osobno. Dalej podlegają pod grupę armii, ale już działają jakby na, na danym kierunku, nie? I on sobie pójdzie tutaj, od pustych wschodnich. No i tutaj linia ofensywna, Warszawa, prawy przycisk myszy. Oczywiście można kreślić, wiadomo, jakąś dokładną, tak, że tutaj chce się pójść, albo jakoś tak taktycznie, taktyczna sprawa dojść do. Do Wisły, tutaj, no, i sobie w ten sposób jakoś zająć, tak, pod Warszawę i czekać, tak. I oni, wtedy jak najedziemy na to, to widzimy, jak oni mają w planach realizować ten rozkaz. No, tutaj bardzo sobie wodze fantazji puścili. A agresywny? No, agresywny to nie patrzy, agresywny, na, nastawienie agresywne ogólnie, tutaj mamy nastawienie, to oni nie patrzą tam. Yy na ten rozkaz, znaczy oni osiągną ten rozkaz, ale później idą dalej, tam gdzie mogą atakować, to atakują. To jest fajny rozkaz, jak mamy dużą przewagę, tak jak ja Niemcami nad Polską, to wtedy ja tam nic nie muszę za bardzo myśleć, o co chodzi, tylko oni sobie wbijają na pełnej, tam gdzie mogą atakować, tam atakują, tam gdzie nie mogą też, wszędzie atakują, tam gdzie się przebiją, to jadą dalej, więc ogólnie to jest fajna sprawa, jak jest duża przewaga, szybkie zajęcie terenu, jak stworzą jakieś na przykład, pójdą tutaj i zostanie taki pocket jakby, to wtedy oni sobie sami go zlikwidują, bo często jak na innych rozkazach, to oni tutaj zostaną, będą pilnować, pilnować tego, tego okrążenia, tak? No i nikt nie wkroczy, będą się bać atakować. A na rozkazie agresywnym oni wbijają, nie musimy ręcznie jakby zaznaczać i likwidować. Chociaż to nie zawsze tak jest, czasami na tych normalnych rozkazach też oni zlikwidują, to, 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 to też zależy, ale może być taka sytuacja. Przy agresywnych takich sytuacji raczej nie ma. A zepsuć się może zawsze. No i dobra, tutaj mamy też coś takiego jak rozkaz desantu morskiego. To nie jest, to nie jest piechota morska, ale mamy taką opcję, bo no możemy to zrobić i tylko wtedy, no, 24 dywizje, to zanim one się przerzucą, zanim tam się zorganizują, chyba nawet nie możemy aż tak dużej ilości dywizji, to będzie problem, więc trzeba zmniejszyć tą ilość. Bo dam na przykład im, żeby ogólnie klikam na ten rozkaz desantu morskiego. Lewy przycisk myszy najpierw na port nasz, później prawy, tam gdzie się chcemy zdesantować. A dajmy u siebie, będzie śmiesznie. No i znowu musimy patrzeć na to uważać. Brak dywizji. Stworzyliśmy takie jakby wyimaginowany rozkaz. I już widzę, że tego się nie da. Trzymam kontrol, nie da się przydzielić tutaj dywizji, czyli po prostu jest ich za dużo. No, nie, możemy, nie możemy czegoś takiego zrealizować. Tutaj prawdopodobnie, ja tego też nie, nie, nie analizowałem. Ale prawdopodobnie w marynarce, tutaj na dole, właśnie w tych transportowcach, to o to chodzi, że też limit desantu, wielkości desantu morskiego nam się zwiększa, plus 40 na przykład, nie? Nie wiem, nie wiem o co tu chodzi, czy o dywizję, czy o coś innego, ale, ale właśnie tak to wygląda. No i to jest za duża jednostka. My się nie możemy w ten sposób. No ja sobie skasuję ten rozkaz. Ogólnie najeżdżam na śmietnik prawy przycisk myszy. Wszystkie rozkazy są odwoływane, też niestety te. No ale tak, żeby szybko wszystko skasować. No, jeszcze raz sobie wybiorę tam, czekaj, bo to. Tutaj zrobię taki szybki teścik. Czy, gdybym wszystkie zamienił na dywizję tej piechoty, to czy dałoby się zrobić ten desant? A dałoby się, widzisz, czyli jest. Czyli to, to, to jednak, no, chodziło o to, że tam chyba miałem nawet pancerne jakieś jednostki, nie? I to byłby problem z desantem. No, one później mogłyby wejść, jak już bym zdobył tutaj. Zdobył ten. Zdobył port, tak. Bo do portu mogłyby przypłynąć. No i mam tylko, że. Wszystkie tutaj się przydzielą. Bo tu mi, mi pisze, że jest napisane, że 10 dywizji się przydzieliło, czyli widocznie ten, jest ten limit 10. Tak, ja się uczę jeszcze na bieżąco, tutaj widać, że te jednostki nie mają rozkazów żadnych, a 10 z nich jest w stanie przeprowadzić ten desant morski. Czyli jednak są ograniczenia widzimy. No, i klikam, to jest ważne, żeby tutaj kliknąć, żeby one rzeczywiście, jak będą mogły, to żeby zrealizowały ten desant. I też jest napisane na górze: Trwają przygotowania do inwazji. To jest skomplikowana sprawa, dlatego ją wyjaśniam, bo tutaj kolega też miał z tym problemy. No i 70 dni to potrwa, tak. Są te researchy, gdzie pokazywałem, że to można skrócić te czasy też. No i co musimy jeszcze mieć? Niewystarczająca dominacja morska w, w rejonach. Dolna część Morza Bałtyckiego i musimy przydzielić flotę, żeby tutaj była na, na, załóżmy, eskorta konwojów przydzielona. Wtedy, wtedy będziemy mogli, jeśli na chwilę osiągniemy dominację chociaż 50%, to wtedy oni rozpoczną ten desant. No, 70 dni, ale zwykle jeśli chodzi o taką politykę desantów, to jeśli wiemy, że wybrzeże nie będzie gdzieś bronione, jeśli to nie będzie port, gdzieś obok portu zaatakujemy i później będziemy chcieli przejąć port, żeby reszta naszych jednostek mogła dopłynąć no to wtedy, to wtedy no atakuje się małą ilością dywizji, bo jak przeciwnik się zorientuje to i tak one zostaną zniszczone a, a stracić jedną dywizję, a 10 no to jest jednak różnica no i też możemy spróbować zaatakować port, a, a po prostu jak one przegrają te dywizję, to one się wycofają, wrócą, tak? przepalą sprzęt, ale z, żadna nie zginie znaczy, żadna nie zostanie w pełni tak zdruzgotana, że po prostu no, zniknie nam jako dywizja, po prostu nie będziemy mieli, mieli nawet dywizji. No i dobra, no to zostawmy te 10. Dobrze, niech te 10 dywizji, tu nawet jest napisane, że 10. Niech reszta sobie tutaj realizuje ten rozkaz, czyli pozostałe 14 niech sobie realizują ten rozkaz tutaj ataku na Warszawę i to w sposób agresywny, bo tutaj jest taka przewaga nasza, że. Że agresywnie i linia ofensywna też na Warszawę, tej armii, grupy A. No i kolejna wa ważna sprawa, y, łatwa do przeoczenia to, to weszło nie tak dawno, y, jeśli chodzi o te y, o logistykę zaopatrzenie Na razie mamy na koniach, tak? I chodzi o priorytet mo motoryzacji. Docelowo zawsze dajemy na jak najwięcej ciężarówek, żeby wtedy będziemy mieli największe, jakby, wolumeny dostarczania y, na linię frontu zaopatrzenia. Tylko, że musimy mieć dostateczną liczbę ciężarówek, dlatego właśnie w produkcji mam przycielone fabryki, dwie fabryki przez całą grę na, na ciężarówki. Widzimy teraz, że spadło mi na 190, czyli muszę uważać, no bo trochę brakuje. Tylko, że reszta zostanie, będzie dostarczona jakby w normalny sposób, nie? No i zaraz będziemy robić inwazję. Przejdźmy do floty. <laughs> we flocie jestem nieogarnięty, zaznaczę wszystkie te floty. Dam do jednego dowódcy, czyli prawym na jednego dowódcę, Karla, a pod sobą 12, trochę za dużo. Tutaj skuteczność będzie mniejsza, mniejsza skuteczność admirała, czyli jego bonusy zmniejszy trochę. No, i jeśli chodzi o floty, to co robię? Biorę gościa, klikam, żeby automatycznie, oczywiście wszystkie rozwiązania automatyczne, to jest dla mnie bajka. Automatycznie podzieliły podzielić te floty na zrównoważone grupy operacyjne. Proszę bardzo, on się podzielił w ten sposób. I nie pozostaje nam nic innego, tu nic się w to nie bawię, tak jak jest, bo ja i tak to, to wykorzystuję tylko w danym momencie do uzyskania konkretnej przewagi. No i mogę dać na przykład na wsparcie desantu morskiego. No i w tym rejonie, prawy przycisk na rejon, tak, prawy przycisk na rejon, w tym rejonie, bo tu się będę chciał desantować. Hmm. Tylko, że one startują stąd, tak, więc, więc w tym rejonie, gdyby startowały stąd, to jeszcze muszę zdobyć przewagę w tych rejonach, o to chodzi. No i one po prostu zdobędą chwilową przewagę operacyjną, żeby dokonać tego desantu. No i właśnie w ten sposób wykorzystuję flotę. A, a właśnie dlaczego tak, tak też robię? To jest główny powód, bo, bo tak to bym dał, żeby sobie pływali tam, atakowali na przykład na tu jest ta flota i, i, i na eskortę konwojów, albo na jeszcze lepiej na ataki na konwoje. W to się nie bawię. To jest, jest, jest bardziej skomplikowane, w to nie będę nawet wchodził. Siły uderzeniowe, patrol, bo to jest właśnie skomplikowane. Damy na siły uderzeniowe, to oni będą siedzieć tylko w porcie. Nie będą atakować, bo oni będą czekać na sygnał od jednostek patrolowych. Czyli musiałbym wybrać jedną grupę operacyjną, dać region, jednostka patrolowa. Oni, jak zobaczą okręty, będą wzywać siły uderzeniowe. No, to jest takie chocki klocki że daj pan spokój. Ja się w to nie bawię. Wsparcie desantu chwilowo. Zresztą, no, buduję sobie tą flotę. Chwilowo uzyskuję przewagę. Wbijam jednostkami na pełnej. E, dziękuję, dobranoc. Jeśli rzeczywiście. Jestem jakimś potęgą morską, że mogę utrzymać dominację dłużej, to jak zrobiłem desant, to jeszcze zaopatrzenie przydałoby się, żeby szło tak? z mojego państwa, na przykład Wielką do Wielkiej Brytanii. No to mogę sobie dać, załóżmy stąd, jak po zajęciu już Belgii Holandii, już bym sobie tutaj stąd zaopatrzenie transportował to mogę dać na kanał La Manche eskorta konwojów, tak? I oni się wtedy będą bić, tam walczyć. Z Wielką Brytanią to bym tak nie robił, bo pewnie bym przegrał, więc moje zaopatrzenie będzie zatapiane, ale liczyłbym na to, że będzie to wystarczająco zaopatrzenia, żeby jednak tę Wielką Brytanię zająć. Jeśli nie, no to wtedy dałbym tą eskortę konwojów, żeby tak no, na pełne jednak wjechać i, i tyle, ile się utrzymają, to się utrzymają, jeśli chodzi o eskortę tych linii zaopatrzenia, no i no i może się uda, a jak się nie uda, no to będą duże straty w starciu z taką Wielką Brytanią dobra, jeśli chodzi o floty to tyle no i lecimy lecimy teraz flotę, ale powietrzną samoloty, ważna sprawa nie przeoczyć one są nieprzydzielone, tu jest super opcja nie od początku hoja tak było zaznaczam sobie samoloty Muszę im przydzielić zadania, co mają robić. No to tutaj zaznaczyłem różnego rodzaju samoloty, bo one były już na początku. Daję po prostu wszystkie zadania im przydzielam, jakie tam mogą wykonywać, i daję pod konkretnego dowódcę. Proszę bardzo. Mogę się też podzielić, jak na przykład, bym miał front też na, na walczyłbym z Polską i z Francją. No to wtedy ty, ty, temu generałowi, co walczy z Francją, bym tutaj dał troszeczkę. Załóżmy te kurde bombowce, bym mu przydzielił no i, i w ten sposób ale prowadzimy wojnę na jednym froncie więc jeden dowódca będzie przydzielał strefy w jakich mają tutaj on, on sam będzie zarządzał gdzie one mają polecieć do jakich lotnisk i przydzielał gdzie mają operować jeśli chodzi o tutaj flotę powietrzną to też Kwestia tego, jak duże mają być te skrzydła. Ja zwykle idę, właśnie w Messerschmitty czy ogólnie w myśliwce, jakimkolwiek państwem bym nie grał, i przydzielam te skrzydła o wielkości 100 zwykle, czyli one limituj do 100. Jak się zrobią, to tutaj się będzie od razu zostaną przydzielone automatycznie do tego skrzydła. Dojdzie do 100 i one będą szły na magazyn. No i tyle, i później patrzę, że mam na magazynie dużo, no to wtedy patrzę w logistyce, ale do tego zaraz dojdziemy. No, i ogólnie widzę, wszystkie są na 100. Czy tam o jedno mniej, bo one walczą, więc tam jakieś straty są, zanim dostarczą nowe. No to wtedy tworzę nowe skrzydło. Dodaj nowe skrzydło o myśliwce. Mam w magazynach 100 myśliwców. Klikam na myśliwiec. A przepraszam, klikam na tam przenieść jeden element albo wszystkie, ale daję zwykle na jeden element. Pyk. Klikam tutaj. Proszę bardzo. I jest plus 100, czyli do 100 limituj. Proszę bardzo. OK. One są wystawiane, muszę pamiętać, żeby dać im jakieś zadania. Zwykle idę tylko na dominację powietrzną, jak, jak jadę myśliwcami. Tylko dominacja powietrzna, wtedy one atakują najpierw wrogie myśliwce, a później przechodzą do innych celów. Najpierw największe zagrożenie dla siebie eliminują, później inne cele i uzyskują dominację powietrzną w powietrzu, no bo ciężko o dominację powietrzną, powietrzną podziemią. Tak to wygląda. One są teraz wystawiane. Jak się wystawią, to szybko dostarczą z magazynów do stu. Proszę bardzo, poszło. Dziękuję, dobranoc. No i muszę je przydzielić do dowódcy. Tak jakiegoś pyk. Tutaj można spojrzeć sobie na, tutaj na, na te herby, herby, że jest przydzielony do jakiejś armii, nie? Jak nie ma tego herbu, to jest nieprzydzielony. Dobra, jeszcze taki trik, to tak dla, dla wtajemniczonych. To jak nie chce mi się patrzeć, tam się produkują te. Te, te myśliwce, nie chce mi się ciągle tutaj wchodzić, czy coś no to daję sobie na 800 na przykład, aż albo na 400, załóżmy na 400 i jak będzie więcej niż 100, no to one tam będą więcej, wiadomo ile mogą a później jak już widzę, że jest 400, wszystko się porobiło, to to robię, pro, po prostu klikam na to i daję podziel wybrane skrzydła na 2 czyli wtedy mam 2 po 200 i jeszcze raz na 2 i mam same setki, nie to jest takie, jakby, żeby nie patrzeć tak często, jakbym przeoczył, żeby cały czas to, co produkuje, szło, szło na, do walki, nie? Ale to już taki pro tip. No i tu widzę, że są nieprzydzielone, bo nie mają herbu, pyk, przydzielam. Rozkaz jest, dziękuję, dobranoc. To jest taki znaczek, że jakaś część z tych myśliwców ma inne. Znaczy, nie ma tego celu przydzielonego, bo ja tutaj niektórym dałem właśnie tylko dominację powierzchną. Jak dam tak, to już wszystkie mają też przechwycenie. No, ale ja zwykle przy myśliwcach konkretnie daję tylko na dominację powietrzną. O kurde, no dobra. <grych> Mamy zakładkę. O kurde, jeszcze bardzo ważne rzeczy przed nami. Mamy zakładkę rekrutacja, wystawienie. Tutaj od razu na początku gry daję sobie na uzupełnienia wysoki priorytet, bo najpierw się dla mnie liczy, żeby na linię frontu dostarczali. Przede wszystkim ten sprzęt co jest, jaki on by tam nie był. Modernizacja, niski priorytet, bo jak. jak jak mają takie przepustowość, żeby jeszcze jakiś nowy sprzęt dostarczać, który jest nowszy, to okej, no to, okay, to nie dostarczają, ale tutaj najważniejsze jest, żeby szło jak najszybciej uzupełnienia. Ciężarówki z zaopatrzeniem też daje na wysoki. No, żeby. No właśnie zaopatrzenie, bardzo ważna sprawa. Garnizony też na wysoki. No i tak to wygląda. Bo garnizony chodzi o to, te jednostki garnizonowe, że jak zajmę jakieś państwo, oni się tam rzucają. No to jeśli dam na niski priorytet i ogólnie nam brakuje wielu rzeczy i ten, no to wszystko będzie szło na uzupełnienia, jak nam brakuje sprzętu. No, a nic nie będzie szło na garnizony i w garnizonach będzie brakować rzeczy. Oni będą tam rzucać, jakieś powstania robić. Będą nam podkładać miny, łatać dziurki od klucza i tak dalej. No i ważne, żeby garnizony były, były też na full. Daję w ten sposób. No i tutaj template'y. Dobrze, że mamy doświadczenia armii trochę. Można je zyskać właśnie szkoląc, tak jak mówiłem. Między innymi szkoląc, ale też w walce, no w walce najwięcej, tak, bo jak armia walczy to właśnie wtedy najwięcej. No i teraz, no i teraz te template'y. Ogólnie na całą grę robię trzy template'y, trzy template'y tylko, szablony dywizji. Czyli jak w ogóle jest skonstruowana nasza dywizja, Arcyważna sprawa, arcyważna. Więc tutaj, jeśli chcemy jakiś saperów czy coś to musimy produkować sprzęt wyposażenia, więc ja tego nie produkuję, tak. Sprzęt wyposażenia to jest to. Sprzęt wsparcia, przepraszam. Sprzęt wyposażenia. Sprzęt wsparcia. No i dobra, wróćmy tutaj do tego projektowania. No i yy, jaką ja dywizję robię. Tutaj usunę to, to mnie kosztuje 10. Yy, wsparcie artylerii w batalionach, bo ja produkuję tylko sprzęt artylerii w, i, i sprzęt piechoty, więc no w, to, w, to, w to muszę iść, tak? No i robię sobie. Teraz jak silna ma być ta dywizja, bo. Będzie zbyt silna, będzie zbyt duża, jakby, to wtedy może mieć problem z zaopatrzeniem. I, no i w takich regionach, gdzie jest mniejsze zaopatrzenie, gdzieś za, zaatakuje Rosję, y, gdzie jest mniejsza, przepraszam, infrastruktura, jakieś problemy, bombardują nam kolej i tak dalej, ciężej jest tą dywizję zaopatrzyć. I ona ma później kary, że nie jest w pełni zaopatrzona i tak dalej, i tak dalej. I kiedyś tak było, że patrzyło się na tą rozpiętość bojową i celowało się tak, żeby było 20, 40 albo 10, coś takiego, żeby one się jakby mieściły w terenie, bo, bo w, w, tak było kiedyś, że jak prowincja na prowincję był atak, to rozpiętość bojowa była 80, czyli że tyle tam się zmieści. No wiadomo, tak jak to ter, pod termopilami już było, tak? Nie wejdzie więcej w danej, w dany. No i no i teraz to się trochę pozmieniało i właściwie wszystko pomiędzy 10 a 45 jest OK Tylko w przypadku tych większych one są mniej uniwersalne. Ja celuję. Świetną dywizją jest na przykład 7,2 tak zwana Czyli 5, 7 i tutaj 2 artylerii. To jest taka, taka najczęściej używana używany szablon, taki uniwersalny, rozpiętość bojowa 20, że nie zabraknie nam jako mniejszy kraj, jesteśmy w stanie produkować taką dywizję, będziemy w stanie ją zaopatrzyć i też chodzi o ilość tych dywizji, jaką jesteśmy w stanie wyprodukować, bo co z tego, że mamy taką mocniejszą dywizję 1 na 1, jak na przykład na kilku frontach musimy walczyć, albo nie jesteśmy w stanie pokryć całego frontu i są dziury we froncie, no tak nie może być, bo nam tam wejdą, tak. I, no, I chodzi o to, żeby tutaj wojna po prostu skarnowałem znowu. I ta 7-2 była super, to jest super dla, dla początkujących graczy. W ogóle, no to, to ja tym grałem nawet niedawno z kolegami, i, i no, ja byłem Francją na Niemcy i Polskę, że to byli gracze, no i fajnie, fajnie, ostro ich tam trzymałem. No, później zaczęli mnie trochę mielić, bo właśnie, no bo, no, bo jednak to Niemcy, nie? I, Wtedy zdecydowałem się na, inną, na inny template, który stosuję i już będę stosował. I to jest template 103. To jest mój template. 10.3. Ja takiego używam. Rozpiętość pojawa 29. Tak jak mówiłem, teraz to nie ma aż takiego znaczenia, bo tam się pozmieniało też jeśli chodzi o teren, różnie te rozpiętości są. No i dobra, i, 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 i to jest mój template. To jest mój pierwszy template piechota. No to zostawię taki znaczek fajny. I OK. I teraz wszystkie moje dywizje, jakie mam. Podporządkowuję. Chcę, żeby były pod ten, pod, ten, pod to zorganizowane, zorganizowanie dywizji. Daję zmień szablon dywizji tutaj. Zaznaczyłem wszystkie moje oddziały. Zmień szablon dywizji. Proszę bardzo, Infantiere Division, czyli tak zorganizowane jak chcę. Wszystkie moje dywizje są. Szyte na, na tą miarę. Tutaj potrwa, bo wiadomo, zmieniłem w niektórych, więc tutaj zaopatrzenie, ten czerwony wskaźnik to jest, to, jest to, to zaopatrzenie, w jakim stopniu jest dostarczone. Ono powoli będzie rosnąć, bo o ile w ogóle mamy tyle, myślę, że nie mamy. Zaraz przejdziemy do tej. No właśnie, mamy spore minusy, bo teraz dopiero zacząłem przycisk. 30... <laughs> no i dobra, i to jest pierwszy template taki tworzę. Tu ogólnie wszystkie skasuję, z wyjątkiem tych. Spadochronowych, bo to są te siły specjalne. Jak będę chciał ich używać, to sobie to zostawię. Gdyby była piechota morska, też bym zostawił sobie piech... Drugi template to jest jednostka garnizonowa, właśnie do, 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 na terenach okupowanych, która będzie funkcjonować, i tu jest taka meta tak zwana. Każdy to używa w jakichś w, w różnych mistrzostwach świata. Tutaj, jak to, no to tak to wyglądało. Daje stwórz pustą. Aby nie edytować tej, gdybym chciał tą edytować, to musiałbym dużo zapłacić. Tutaj doświadczenia już 15 muszę, muszę, muszę dać. A jak tworzę sobie pustą? Proszę bardzo, jestem na 0. I o co chodzi? Bataliony mobilne, kawaleria. Koniec. Jedna kawaleria. Kosztuje mnie to 5. Pyk. Dziękuję, dobranoc. To jest dywizja garnizonowa. Sprawdza się świetnie. Daję na, tutaj sobie na, na, na mój tutaj flagę. Przechodzę na tereny okupowane. I tutaj mam tą lokalną policję, którą szybciej ustawiłem i zmieniam szablon dywizji na ten szablon, który stworzyłem jeden. Dziękuję, dobranoc, wszystko w tym. Ten... Oni sobie radzą, bo co z tego, że to jest tylko jeden, jedna kompania czy tam batalion, skoro to są, to są bataliony. No właśnie jeden batalion, on po prostu, jak będzie to za mało, żeby ich okupować, to on będzie zwiększał ilość tych, tych batalionów po prostu. Więc tutaj, dlatego to jest taka meta, że, że, żeby nie marnować XP na to. I oni sobie powinni radzić, jeśli będziemy im dostarczać wyposażenie piechotnie, piechoty. Więc patrzymy, żebyśmy tu nie mieli na minusie, bo może być lipa. No ale na Minusie bardzo często się człowiek znajduje, wtedy tak, tak rozdziela, rozdzielane jest to wyposażenie, trochę na uzupełnienia, trochę na garnizony, nie? Jakoś to się tam trzyma. No i to jest drugi ten. Druga sprawa. A jeśli chodzi o trzecią, trzeci template, to to jest template, który właśnie ma ten priorytet tak ustawiony, jak jest tutaj, czyli na ten, ten najniższy, że, że w ostatniej kolejności, żeby do nich szło, szło zaopatrzenie. Bo to są jednostki obrony wybrzeża po prostu. Tak je nazywam. Czyli tutaj dam edytuj i to będzie 10... Tu jak skasuję to odzyskam to. No no i bym to zapisał. A przepraszam najmocniej, to jest 10. W sensie 10 chodziło mi... 10 rozpiętości, nie 10... Bo rozpiętość tu jest 20. 10... I to jest jednostki obrony terytorialnej wybrzeża dałbym zapisz i je bym stosował po prostu załóżmy, że to są te jednostki. Dałbym tutaj obronę obszaru, bo atakując Polskę, pewnie Alianci się włączą, pewnie mogą być jakieś desanty z Wielkiej Brytanii na mnie. Nagle oni się zesantują Ja załóżmy jestem tutaj zapatrzony. Jestem tutaj zapatrzony i nie widzę, co się tam dzieje, a tam mi się cholery zdesantowały i zajmują mi już połowę kraju, tak? Ja nie wiem o co chodzi. Tak, na multi można zaskoczyć, naprawdę, bo człowiek jest zaangażowany dziś tutaj, a, a, a nagle ktoś ci wbija. One są takie słabe po to, żeby pokryć całą linię brzegową. Jest też taktyka, żeby bronić tylko bas morskich, wtedy oni się zesantują, ale bez bazy morskiej nie będą mogli dorzucać zaopatrzenia zupełnie ze swojego państwa. Tylko zaopatrzenie będą z te, będzie z tego troszeczkę zaopatrzenia minimalna ilość, z tego, co jakby złupią w terenie, bo też tak można, za dawnych. No, i daje obronę wybrzeża, pyk, yy, obrona obszaru, no i zaznaczam cały ten obszar, gdzie jest to wybrzeże, nie? No i oni się, yy, klikam pyk, koniec, oni zostali przydzieleni i będą chronić tego, tego obszaru. Tutaj ciekawostka, wtedy generał jest w stanie dowodzić 72 dywizjami, można przydzielić w To ten... też jest fajna informacja, przydzielając, ile będę potrzebował dywizji 24 dokładnie, żeby obsadzić całe, Całe tutaj wybrzeże. I chodzi też o to, że jeśli ich będzie więcej, to załóżmy, no 24 teraz, wszystkie, ale jakby miał 40 dywizji, to ta reszta, jak będzie jakiś atak w danym miejscu i ktoś i wbije przeciwnik, to wtedy oni zostaną wysłani w to miejsce, żeby to załatać. Więc to też jest fajna sprawa. Oni będą wtedy się zajmować, jakby walką z, z ruchem danym, znaczy, no wiadomo o co chodzi. No i dobra, i dzięki temu na multi, no oczywiście, tutaj jak ostry desant zrobią czy coś, to, to, to mogą pokonać moją dywizję jedną. Ale jak jeszcze bym zbudował tutaj obronę wybrzeża, fortyfikacje brzegowe, to jeszcze minus 15 kara dla nich, więc to już jest naprawdę ciężko, żeby oni nawet tak lekkie dywizje, bo ciężkich nie ma sensu, bo przecież będą mi oni tylko stoją i czasami są potrzebni i będą mi zjadać masę wyposażenia wtedy. Znaczy będą niewykorzystywani, tak, potencjału nie wykorzystam. No i oni będą mieli dużą, duży problem przeciwnicy, żeby. Na... Będą musieli naprawdę tutaj pomóc. A my będziemy bezpieczniejsi. No i dobra, ale na razie to tutaj... No, znaczy Polska zajmę tym, co mam, ale mimo wszystko odwołam ten rozkaz na tą chwilę. No i znowu mamy taki problem. Musimy zwracać na takie rzeczy uwagę. Y Jest wykrzyknik. Dywizje tej armii nie otrzymały rozkazu, bo pozmienialiśmy im trochę. I one już nie są przydzielone do tego rozkazu. One się stoją i one nic nie robią, tak? Więc musimy znowu. Bardzo się przydaje tutaj przycisk kontrol. Trzymamy kontrol i, i lewy przycisk myszy. Ten, ten skrót z kontrolem jest konieczny do zapamiętania. Kontrol trzymamy lewy przycisk myszy na dany rozkaz, bądź na to, i zostaną przydzielone do tego rozkazu, tak? Albo jakby nie było tego rozkazu, to na linię frontu i one już podpadają z powrotem pod tego marszałka polnego, tak? Pod jego rozkazy. No i się fajnie tutaj organizują. Hmm. Tylko musimy na to zwracać uwagę, bo u moich kolegów był ten problem, że właśnie oni mówili, ktoś tam niesie, ktoś tam stał. Musimy zwracać uwagę, czy nie ma tego wykrzyknika, czy na pewno jest napisane, że, że, że jest przydział dywizji, a nie, że bez, bez, bez dywizji. To jest ważne. I to może nas kosztować przegraną, nie? No i dobra, rekrutacja, wystawienie. Mamy już te template'y, trzy template'y podałem, super template'y, ja nimi gram, zamiatam sprawę. Wicemistrzostwo Świata i, i a nawet trzecie miejsce w Polsce. No, mistrzostwo świata a może nawet Polski. No i make, dobra, szkolenie. No, i szkolenie. Dajemy tutaj, proszę bardzo. I o co tu chodzi? Bo to też rzeczywiście, jak zaczynałem grę, to, to mi tutaj spędzało sens powiek, o co tu chodzi. Nie wybrano celu. Gdzie one się tutaj wystawią, jak klikniemy, jak już się zrobią. Daję sobie tutaj na przykład. Gdzieś tam losowo. No, i teraz. Chodzi o to, że chcę zrekrutować na przykład 24 dywizje, kolejną armię, żeby mieć, tak? No to sobie zwiększam tutaj do 24. Już widać, że nie ma zaopatrzenia dla nich, prawda? 24. Tutaj nie wystarczy. do szkolenia ilość zaopatrzenia, więc one nawet nie będą szkolone. Będą sobie teraz czekać. Po prostu mam rozkaz wystawienia, ale zanim oni dostaną, to, to trochę czasu minie. Szczególnie, że tu jest priorytet wyposażenia 2, więc najpierw będzie szło na uzupełnienia, a nawet na uzupełnienia. Zagmatwane to. Dobrze, to mnie to W każdym razie no, nie mają na razie zaopatrzenia dla siebie, więc na razie się nawet nie szkolą. No i też. Też jest coś takiego, że 24 dywizje zostaną wystawione i, i tu jest rozkaz w nieskończoność. Czyli one się wystawią i znowu będą się produkować kolejne 24, tak? Jeśli chcemy, żeby tylko raz to się stało, to, to daje sobie na raz. No, zwykle tak właśnie się robi, tak? Żeby mieć nad tym kontrolę. Bo no no i właśnie 24 się zrobią koniec rozkazu one się wystawią nie będą przydzielone do żadnego dowódcy. tu jest też taka opcja ale w to nie będę wchodził można tutaj przydzielić do danego frontu tylko że w tym przypadku po prostu one się przydzielą porówno tutaj do tych dowódców no i no i będzie za dużo ich nie no i kolejny protip że to nie jest tak że to musi dojść do końca żeby one się wydzieliły żeby można było je wystawić po prostu wtedy trzeba będzie je ręcznie wystawić. Jak one dojdą do końca, to one się same na mapie pojawią, no i nam wyskoczy tutaj ikonka, że dywizje bez przydziałów, nie? Natomiast je można dużo szybciej, ja zawsze je wystawiam dużo szybciej, bo zanim one tam się wyszkolą, to to, to potrwa długo. No a zwykle potrzeba jednak tych jednostek, jak już jest wojna. I wtedy tutaj powinno być napisane, że Teraz nie będzie napisane, bo one nawet nie mają wyposażenia. Spróbuję tutaj dam wszystko na średni, żeby się dla nich, dla nich szło wyposażenie. jako. No i tutaj jak najadę na o tutaj, właśnie, chodzi o to, że one muszą być wyszkolone w co najmniej 20%, tylko 20%, więc aktualnie jest 6%, ale to szybko, szybko mija i jak tu będzie 20%, już je możemy wystawiać, jako poborowi, to prawda, ale no, ale no niestety, ja zawsze wystawiam jako poborowi, później w walce niech, niech tutaj się szlifują. E, chyba, że jest właśnie pokój, no i mam dużo czasu, no to no to, no to je czekam sobie, nie? No ale na tą chwilę tutaj nie potrzebuję, to skasuję. Ale właśnie, żeby było wiadomo o co chodzi, o co chodzi, wracam do moich tutaj ust. No i dobra, przydałoby się kurde jeszcze, przydałoby się kwestie, a mogę zrobić, mam nawet samoloty transportowe. Tylko, że nie mam zresearchowanych paratroopersów, mam zresearchowanych, dobra. <laughs> Tylko nie mam zrekrutowanych. E, mogę zrekrutować sobie paratroopersów. Albo zrobić to na zasadzie zmiany tej, tego szablonu dywizji. Klikam sobie na generała, wybieram jedną tutaj jednego gostka, tak. Na spadochroniarza to będzie dywizja, jednego gostka, to będzie dywizja spadochronowa Przy, przydzielam dowódcę, żeby jakieś bonusy mieli. To jest akurat fajny dowódca, bo on ma tutaj komandos niebojowe kary za brak zaopatrzenia minus 25%. To jest potężne, nie? Aha, niebojowe, no w boju już nie ma tak różowo, ale niebojowe minus 25%. Idealne na takie akcje. No i daje Zmienię sobie szablon dywizji na paratroopersów. Ok. No i jak to zrobić? Mm. Wszystkie te samoloty przydzieliłem do kogoś, więc będę musiał je oddzielić. Zaraz. Ten się nie przydzielił, bo to jest morski, czyli to nie jest trochę dobra. Tu, jest, tu są transportowe. One się przydzieliły. Do, do dowódcy muszę je jakby od dowódcy oddzielić, czyli daję zatrzymać skrzydła. Ok, one są w gotowości. Na H można też to zrobić. Ten skrót przydatny jest też H, żeby jakieś oddziały zatrzymać. No i one są tutaj w tym lotnisku, mogę je przemieścić, no to gdzie nikogo innego nie ma. One sobie tutaj przyleciały. I stąd chcę zrobić desant na Warszawę. Czemu? Zobaczymy, czy taki zasięg będzie raczej będzie. No i robię. Rozkaz zrzutu spadochroniarzy, tak jak przy desancie. Najpierw moi, moje lotnisko, które się świeci dodatkowo właśnie na taki kolor kolor fajny, żeby. No, że tu są transportowce i oni stąd będą mogli wystartować. Jak dam tu, też mogę przydzielić, ale oni będą no, tutaj. I teraz prawym przyciskiem myszy gdzie się mogą, gdzie gdzie się będą desantować. Proszę bardzo, prawy na Warszawę. Ok, wyłączam. Jeszcze klikam tutaj. I co ważne, żeby oni realizowali ten rozkaz. Klikam. Potrzebna do tego będzie jeszcze dominacja w powietrzu, ale ona będzie osiągnięta, bo, bo jak tylko się zacznie wojna, nasz dowódca, który dowodzi lotnictwem, on to wszystko poprzydziela. No i w, w, w przypadku Polski, no to będzie do osiągnięcia ta przewaga powietrzna. Gdyby to nie była Polska, to, to wtedy jakiś kraj z mocnym lotnictwem, no to wtedy musielibyśmy kombinować, moglibyśmy odłączyć lotnictwo od tego dowódcy i ręcznie jakby przydzielić do danego obszaru chwilowo, żeby zrobić ten desant, nie? Wtedy prawdopodobnie i tu byśmy musieli przydzielić i tu, bo oni stąd startują. Tak mi się wydaje, przynajmniej. No i dobra, mamy desant morski, powietrzny. No kurde, taka akcja nam się zrobiła na grubo, nie? Oni już czekają, no i możemy wypowiadać wojnę. Jeszcze przepraszam, przejdźmy do zakładki logistyka. No fenomenalnie, kolosalnie ważna zakładka. Jak to było takie powiedzenie, że amatorzy rozmawiają o bitwach, a profesjonaliści o logistyce, tak? Jak Mm. że to fajnie, jak tam ktoś szczela, ale to, to najważniejsze jest, żeby miał czym szczelać. I tutaj mamy yy, co jest ważne tutaj w tej zakładce. E, ile nam brakuje? Mamy minusy. Ile nam brakuje? I kolejna sprawa. Ile yy, potrwa? To jest bardzo ważna informacja. Kiedy nam nie będzie brakować, tak? Przy danej produkcji. Jeśli się zwiększa tam wszystko, coś pozmienialiśmy, no to tu będzie to tutaj będą inne dni, tak? Ale przy danej produkcji na tą chwilę 300 dni nam zajmie, zanim będziemy mieli artylerię już we wszystkich naszych oddziałach. Tak? Wszystkie oddziały będą na full zaopatrzone, zaopatrzone w działa artyleryjskie za 303 dni, czyli już obu dni, ale tutaj nam się zwiększa akurat wydajność produkcji. Gdybym przydzielił więcej fabryk, to też tam szybciej by to poszło. Ale to jest bardzo ważna informacja właśnie kiedy możemy na przykład atakować. Możemy atakować nawet teraz, na przykład Pols i powinniśmy dać radę, ale no z, z większym graczem lepiej się tutaj tutaj przygotować, tak samo sprzęt piechoty. No, myśliwce to nam brakuje 114, ale to dlatego, że tam ustawiliśmy te tam tam za dużo tych, tych że tam by, żeby było. żeby one od razu, jak się wyprodukują, się przydzielały. Dlatego mamy tutaj na minus jakby ich tam powinno być tam 400, a jest tam mniej, nie. No i dobra, w tej zakładce też tutaj bardzo łatwo to można przeoczyć w logistyce. Na dole mamy priorytet paliwa, to jest bardzo ważne, bo no co jest dla nas najważniejsze? Na pewno armia. Tutaj tutaj nasze ciężarówki na przykład będą miały to, to priorytet paliwa. Później daje lotnictwo, później marynarka na, na trzecim miejscu. To też czasami zależy jakie są nasze priorytety, ale no to jest takie podstawowe ustawienie. No, to jest no i dobra, z tych dwóch informacji, no to jest najważniejsza informacja. To jest balans, tak? Plus minus, ile tam produkujemy, ile tracimy. To będzie na minusie, jak będziemy, w, jak będziemy dużo tracić sprzętu, a mniej produkować. No to wtedy lipa, wtedy nigdy, jakby nie za, za, załatamy tej dziury. Jeśli dalej to będzie tak przebiegać, wtedy może powinniśmy zatrzymać linię frontu, troszeczkę się okopać, wojna pozycyjna, żeby na, sprzęt dotarł i znowu na pełny agresywny atak, nie? Tylko przeciwnik w, ty, w, w, w tym czasie też się okopuje, więc to, to przełamanie będzie trzeba zrobić. No to jest wi wiadomo, no, wojna po prostu... No i dobra, myślę, że myślę, że już naprawdę na tą chwilę to to. W... No bo myślę, że więcej to, to, to nie ma sensu. Więcej to już w grach się, się w praktyce ogarnie. <laughs> no i dobra. No to wypowiem wojnę Polsce. Aha, i tutaj przypomniało mi się, że przecież alianci dołączą się do wojny. I przydałoby się na granicę z Francją jakieś oddziały umieścić, choć się zwykle nie kłapią do, do ataku, ale załóżmy te 12 dywizji tutaj umieścić. Miejmy nadzieję, że się nie przebiją. Ja tutaj nie mam fortów, więc może nawet całą armię dam. Całą armię jednak dam na, na linię Marzynota I znowu lewy przycisk kliknąłem. E, brak dywizji, brak przydziału. To jest e, roboczy rozkaz. Znowu trzymam kontrol. Lewy przycisk. Teraz są przydzielone. Trzeba bardzo zwracać na to uwagę. I najlepiej jeszcze patrzeć, czy na pewno idą, tak. Bo to może nas kosztować bardzo dużo. No, no to, to może kosztować, że ja tu zajmę się polską patrzę, a oni są już pod Berlinem, nie. A nawet jak nie, no to z, z, zajmują nam fabryki, tak? Zajmują nam. No i dobra, na linii marzinota jesteśmy ustawieni. Tutaj linii marzinota nie ma sensu forsować. To taki roboczy rozkaz można dać na Paryż. Trafiłem mniejsza o to. I jeśli damy na. Ostrożnie wykonuj plany operacyjne, to oni linii Marzynota nie zaatakują, dam, żeby wykonywali. Oni nie zaatakują, bo to jest dla nich właśnie, oni nie będą atakować takich mocnych, takich kolosalnych umocnień, chyba że na przykład na chwilę oni jakoś głupio AI się wycofa z tych umocnień, ale to się raczej nie dzieje, to to raczej nie ma mi. gracz może taki błąd popełni. AI może nie jest ogólnie super mądre, ale no jednak swoje wie. Tych takich. Oni zaatakują tylko, jak zobaczą naprawdę, że mają. No i okej, okay, lecimy z tą wojną. Wypowiedz wojnę, wezwij sojuszników. Tak. Poszło. Kości zostały rzucone. Jeszcze ostatnia sprawa. Teraz mi się przypomniało, patrząc na górę. Wybierz cel narodowy, bardzo ważna sprawa. Dzewko, tutaj rozwoju narodowego. To już trzeba sobie wszystko, wszystko poczytać, bo tutaj na przykład. Niemcy mają takie bajery jak Nadrenia, bo tutaj Niemcy są krajem, które mają to, to drzewko rozwinięte bardziej. No i patrzymy w co tu iść, tak? Anschluss i tak dalej, i tak dalej. Tutaj już są, w 1939 zaczynamy, więc tutaj już są porobione pewne rzeczy. Nowocześnienie armii. Warto na pewno iść w te polityczne rzeczy oczywiście też, jak chcemy konkretne rzeczy, konkretne cele polityczne. Natomiast na pewno warto iść w gospodarkę. Każde państwo ma jakieś drzewko odnośnie gospodarki i tu warto ostro w to iść, szczególnie jak w tym szóstym zaczynamy. No bo mamy darmowe na przykład to jak zbuduje to infrastruktura mi się lepsze zaopatrzenie, ale też budowy tworzą. Mamy tutaj na przykład Hermann Gering, coś tam werkę. I miejsca budowlane, i fabryka cywilna z drzewka, tak jakby, nie? Nie musimy jej budować, z drzewka mamy plus dwie. Budują się tutaj, plus dwie kolejne. No, więc to jest super sprawa. Tutaj mamy jakieś coś innego, też, te, też to warto rozważyć, czy jesteśmy armią, która, będzie, czy, która to na pewno wygra, czy, czy nie powinniśmy jednak umocnie zbudować. Tutaj Niemcy nawet nie mają tych umocnień na początku do opcji budowy, bo to jest dopiero wał wschodni po zajęciu Polski, a nawet Kurde Rosji, Mińsk. Części Rosji, a tuwał atlantycki po zajęciu Francji, i tak dalej, i tych wszystkich państw Danii, Holandii, żeby tutaj się bronić przed D-Day. No i dobra. No i oczywiście, tutaj jeszcze, żeby, bo kolega miał to, to pytał też, na początku zaczynając grę, to nie jest tak, że tylko możemy tyle celów narodowych zrobić i to jest koniec z tym drzewkiem. Nie, 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 to możemy ile chcemy tutaj, co tylko chcemy pójść. Niektóre się wykluczają, wiadomo, ale to, co możemy, to robimy. To możemy robić. A jeśli już widzimy, że nie warto coś robić, tam unowocześnienie lotnictwa, tam załóżmy, ja tak nie za bardzo w to idę, to, to wtedy y, dla mnie ważniejsze może być na przykład produkcja lotnicza. Jak już zrobię te fabryki cywilne na artylerię, piechotę i chcę robić lotnictwo, to wtedy daję sobie to i mam minus 10 koszt produkcji. I to sobie daję, i to jest cel, który jakby trwa cały czas. On się nie robi, nie ma postępu, tylko trwa cały czas. Nie? I tu widzę, że on chyba kosztuje mnie jednej siły politycznej. Hmm, czy kosztował przy ustanawianiu? No tutaj szczerze mówiąc, nawet tego nie oglądałem. Nie widziałem tego wcześniej. Ale no to w każdym razie to jest żaden problem, a bonusy są fajne. Albo produkcja okrętów chce nagle, kurde, zająłem Rosję i chcę rzucić rękawicę Wielkiej Brytanii, z którą i tak już pewnie jestem w stanie wojny, i, i USA, no to mogę pójść ostro w okręty. I to już samo przez się się rozumie jak seforty forty budować, te właśnie na poziom pierwszy zawsze buduje, więcej nie buduje. To no to wtedy pyk to, super sprawa. Szkolenie armii, szybko potrzebuję wyprodukować yy, wojsko. Klikam to na szybko, już ma minus 25% do czasu Dobra, drzewko. Tu są takie ulepy, tutaj tak łatwiej to się w tym połapać jak badania na przykład, żeby szybko dojść drzewkiem do to też jest fajne, żeby dodatkowy zespół badawczy mieć, żeby w tych badaniach, researchach mieć jeszcze jeden zespół badawczy, który będzie w stanie ogarniać sprawę, to tutaj właśnie sobie daję na badania i w, szukam takiego znaczku symbolu właśnie tej, tej tutaj tych badań, bo, bo, bo to znaczy najczęściej, że nowy zespół badawczy mogę dodać. To też warto im szybciej, tym lepiej. nie? A tutaj już są też premie do badania, ale bardziej, że tam minus 20 do czegoś czyli tam długości. Researchowania czegoś. Też fajne, ale wiadomo, to tutaj zdecydowanie ta infrastrukturalne, dzewko, to jest to, w co powinniśmy iść. Jak... Dobra, lecimy. To nie potrwa długo. Tutaj widzę, też trzeba obserwować cały czas. Widzę, że nie dałem, żeby armia wykonywała rozkazy. Pomimo tego, że tutaj jest, o, tutaj jest, że wykona, ale to jest widoczne podpięte pod, pod ten rozkaz. Że mają wykonywać ten rozkaz. Muszę jeszcze raz to kliknąć i wtedy jest wykonywany też ten drugi. Tutaj cały czas trzeba to obserwować. To, to nie można tak, że coś się kliknie i dlaczego oni nie idą, tak? No proszę bardzo. Włochy. Znaczy, to ja wezwałem jako sojusznika, tak? Szybko zajmiemy Polskę, później Włochom pomożemy trochę. Bo linię... No i Holandię i tak dalej. A może nawet przez Włochy się wbijemy, jak będziemy mieli dużą Odesant prze... O, desant nawet tutaj się robi morski. Patrz, zobacz, Udało się. A na Warszawę było coś? Kurde, już tam zniszczyli. Chyba w Warszawie były jednostki do obrony stolicy, i, i, bo komputer raczej, nie, nie, raczej tam zostawia jednostki jakieś. Gracz często nie zostawia, no bo one są przydatne na froncie, nie? Ale zajmiemy Warszawę na chwilę właściwie. No i już zaraz nas zniszczą, bo to tam jedna dywizja. No, rozkaz jest agresywny, z tego co pamiętam. Z wyjątkiem na linii marzinota jednego oddziału widzicie tutaj. Tutaj jest na agresywny, ale tutaj zmieniłem jednemu dowódcy i on jest na przykład na ostrożny, nie? Też sprawdzam czy wszyscy dowódcy mają te ciężarówki Żeby ciężarówkami wozili zaopatrzenie, a nie na koniach albo, albo na głowie nie nieśli tego, nie? Tutaj też mam szansę na awans asa, czy już był awans, więc daję na lotnictwo Widzę, że nie, nie mamy jednak dominacji powietrznej pełnej Ale z tymi asami to jest tak, że właśnie wybiorę sobie lotnictwo i tu mam Asa. On tutaj zestrzelił ileś, nawet trzech hasów mam, zeszelił ileś samolotów wroga. No i gość jest przydzielany do danego skrzydła, czyli skrzydło tutaj jest, że 76 samolotów, tak i to skrzydło będzie miało plus do ataku powietrznego i tak dalej, i tak dalej, więc dlatego też warto właśnie po 100 robić te skrzydła. No, bo zrobimy jedno potężne wielkie, ale tylko jeden as będzie mógł tam być. Czyli tylko jeden taki jakby gość z premiami. No, to jest zawsze wojna właśnie postu z karnawałem. Dobra, lecimy, zajmiemy Polskę i to będzie no smutne zakończenie, ale... <laughs> no i właśnie, ja tak gadam, gadam, patrzcie, patrzcie, uważajcie. No przecież no, nie dałem, żeby wykonywały, żeby Marszałek Polny wykonywał rozkaz, żeby Grupa Armii wykonywała rozkaz. Też tutaj sobie obserwuję, co tu się dzieje, co to jest za rozkaz w ogóle śmieszny. Co... Wydaje mi się, że to jest że te 10 dywizji co się tutaj zesantowało morsko, no to one się przydzieliły do tego frontu, nie? To trzeba cały czas tutaj obserwować sprawę. No i ja sobie skasuję to tutaj, żeby one nie były tu, tylko yy, i widzisz, one są też. Dywizje tej armii nie otrzymały rozkazów, znowu, nie, nie mają nic do roboty teraz. I znowu ktoś, ktoś by powiedział, yy, jeden z moich kolegów, jak zaczęli grę, że o, oni nic nie robią. No właśnie, no yy, nic nie robią, bo trzeba ich przydzielić. Znowu, trzymam kontrol, pyk lewy, i one już są pod to, one tutaj sobie morsko przepłyną atakować od tamtej strony no i teraz wchodzimy już na pełnej jeszcze mam coś takiego, z tego co widzę wsparcie z wsparcie z morza moje oddziały przez to, że były ustawione moja flota na wsparcie desantu no to dobra bo, bo jak desant się zakończył, one powinny wrócić do portu, więc zaraz zobaczę o co chodzi no, no, one powinny już wracać. W każdym razie one ostrzeliwują brzeg w tym momencie, bo prowincja jest przy, przy morzu i pomagają w ataku na tą prowincję. No, ale trochę mi to zbiło ćwieka. Dlaczego oni nie wracają? Dobra, niech dam ręcznie, żeby wrócili. No i jednostki są ustawione na agresywny atak, więc one same będą chciały zamknąć to okrążenie. Nie? Agresywny atak ma ten minus, że oni potrafią przepalać zaopatrzenie, że naprawdę atakują na pełnej. Nawet na jak tylko mogą atakować, atakują Jak przeciwnik jest gdzieś mocno okopany I przydałoby się właściwie okrążyć tą pozycję bardziej To oni mimo wszystko nie patrzą na to, atakują Ale to też pozwala związać przeciwnika w danym miejscu Że, bo przeciwnik widząc, że atakujemy gdzieś indziej Koncentrujemy atak, mógłby te jednostki Sobie przemieścić, szczególnie komputer może tak działać fajnie Bo on szybko działa Przemieścić gdzieś indziej Tam gdzie my atakujemy na szybko, a tak one są związane, jakby wiążemy maksymalnie dużą ilość i gdzieś indziej też może nastąpić dobra, Warszawa padła, tutaj wyskoczyłem dostępne do doktryny, bo już doświadczenie zdobyliśmy lotnicze z tego co widzę no i mogę tutaj pójść jeszcze chwilę, parę słów o tych drzewkach tutaj tutaj ja idę w Messerschmitte więc idę zwykle w to w to tutaj środkowe, środkowe drzewko no, i tutaj patrzę sobie, co mi to daje. Tutaj szansa na asach większa. Fajnie mieć tych asów. Ale tutaj mam skuteczność dominacji. Idę w Te asy są fajne, ale jak one giną, to też one. To też, to też są przez to, że zestrzelony został as. Wolę w takie uniwersalne rzeczy iść. Doktryny morskie, to tutaj jak robię te uboty moje, no to idę w te uboty tutaj. Ataki na konwoje. No. I w to, to odkrywam, a resztę już się nie bawię, nawet tam nic nie klikam, chyba że mam zbyteczne punkty doświadczenia morskiego, a w doktrynach lądowych to jest bardzo ważne, kurczę na samym końcu, bardzo ważna sprawa. E, przynajmniej no, w, w tutaj jak, jak idę w tą, w tą piechotę i artylerię tylko, to koniecznie w doktrynę przewagi ogniowej tutaj. Muszę zmienić niestety, bo tutaj. To są bardziej do oddziałów, tym, można popatrzeć na bonusy. To jest bardziej do oddziałów zmotoryzowano, z, 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 z zmechanizowano, pancernych i tak dalej. Natomiast to jest bardziej hmm. właśnie pod artylerię i piechotę. Znaczy, że szczególnie pod arty, że takie połączenie artyleria-piechota, bo pod samą piechotę takiej przewagi zmasowanej to jest ten doktryna zmasowanego ataku, na przykład dla ZSRR, dla, dla Chin, może dla takich państw z dużym manpowerem. I które nie chcą tam się bawić, tylko po prostu produkują. No i tutaj sobie idziemy w to, i później y, idę w tą w tą lewą stronę, bo tu jest y, artyleria liniowa, Reor reorganizacja plus. No i artyleria liniowa tutaj też. Tu, no i tu muszę iść, to tu, a tutaj już nie pamiętam, kurde, chyba w to prawe. To są też takie bonusy, których ja nie potrzebuję za bardzo zmotoryzowana, no to też potrzebuję rzeczywiście. Bo no w każdym razie idę to. Idę w to. Bo no tu jest armia atak przeciwpancerny, no to ja nie potrzebuję. Chociaż to jest armia. No, powiem ci, że. Rzeczywiście, bo ja nie mam żadnych tam przeciwpanych bajerów A jak napotkam czołgi, to właśnie walka jest wtedy cięższa. Tylko, że mimo wszystko tą przewagą zaopatrzenia i tego, że to jest tak zorganizowane wszystko na jedną modłę, to udaje się to przecisnąć, tu co, wszystkie czołgi, no i to jest właśnie to, co jak patrzyłem kiedyś, to mi nie odpowiadało, że no wszystkie czołgi, ale ja nie, nie robię żadnych czołgów, nie? Tutaj szansa wsparcia, no fajnie Wszystkie bataliony frontowe, też fajne, dominacja powietrzna też fajne No ale te, to jedno jest mi niepotrzebne, a tutaj artyleria wsparcia liniowa, czyli to Zwiat szansa wsparcia tutaj tak średnio, ale w sumie. Ale to jest dobre, tak, to jest też do wszystkich. Że jak są jakieś jednostki, atakujemy na danej linii. Tutaj i widać rezerwy, tak? I tyle jednostek może atakować, bo się tutaj zmieści. Rozpiętość bojowa 90. Taki jest obszar, jakby na którym musimy się zmieścić. Więcej nie wejdzie. No i ja pokrywam ten obszar w 87, nie? Czyli wy wykorzystuję prawie całość tego obszaru. No i tutaj mamy w rezerwach jedną, jedną dywizję i ona szybciej po prostu wejdzie do walki, więc to jest taka przewaga. Tu mówię o tym drzewku, jeśli właśnie w to drzewko. Jeśli w to pójdziemy. Więc też w sumie się przydaje. To się na pewno przydaje. Mamy tutaj Sorgehota, to się przyda. No i tutaj tak samo tutaj wszystkie się przydają jakby, nie? Dlatego. Ale to jedno jest mocne, to jest mocne atak PePans z 10%. To jest akurat mocne no ale poszedłbym właśnie w to <laughs> idę właśnie w to, czyli tutaj tędy, tędy, na lewo i na prawo dobra, myślę, że to by było na tyle tutaj upadek Warszawy, Polska kapituła wspaniałe wieści, o jedna jeszcze zostały, czasami zostają takie kurde, bo to są francuskie oddziały one walczą, ale wszędzie widzę że jest przydzielony jakiś rozkaz a wszystkie moje armie tutaj miały rozkaz agresywnego ataku, więc one sobie same zaraz domkną to wszystko Tutaj też dywizja ma bardzo mało zaopatrzenia, z tego co widać. Jest odcięta. No i mogę przerzucić wszystkie moje oddziały. Tutaj, jak klikam prawym mi kasuje wszystkie rozkazy, to te rozkazy się nie kasują, bo to są pojedynczego generała. Linia frontu, shift znowu zrobię taką defensywną, bo równomiernie to wszystko idzie. To jest takie prostsze do zarządzania. Proszę bardzo, agresywnie. My jeszcze zobaczymy na szybko. Czy uda się, czy czasami by się nie udało tego przepchnąć tutaj przez Włochy? Jestem zdziwiony, że Włochy tak tutaj się posunęły. Myślę, że się uda, bo z zaopatrzeniem mamy nawet fajnie. Czy artylerii brakuje rzeczywiście, to za 200 dni dopiero. No, ale tu nie jest tak łatwo, tu są góry, rozbiór polski. Tak, ZSRR. Trochę oddaliśmy ZSRR. Pakt libentrop mołotow No, tu widać, że z zaopatrzeniem jest problem. Na mapie zaopatrzenia tutaj w prawym dolnym rogu możemy sobie zobaczyć też pewne sprawy. Jeszcze jeśli chodzi o zaopatrzenie właśnie, ja w ogóle nie buduję torów kolejowych, nic nie rozwijam tego zaopatrzenia. Takie jakie jest, takie biorę z dobrodziejstwem inwentarza. Bo po prostu dla mnie najważniejsze jest na początku, żeby zbudować te fabryki wojskowe. Początek budowa fabryk wojskowych, dopóki nie będę miał 64, czy ile tam było? 4 dokładnie. A później mogę się bawić w sumie w tą logistykę, można się bawić. Tak, dla pokazania to koleje No i klikam sobie... Nie, zaraz, ja to inaczej robię <laughs> Dawno tego nie robiłem, dlatego... Daję na mapę, na mapę zaopatrzenia Klikam sobie tutaj na przykład, jest mało Tylko, że to są Włochy, ja tu nie mogę budować, tutaj muszę pokazać Klikam sobie tutaj I klikam ulepszenie wąskich gardeł, tam gdzie są wąskie gardła Klikam, klikam, dopóki nie będzie szaro I już w budowie, jak wejdę bud Mam tutaj zakolejkowane to, nie? Tylko, że tak jak mówię, ja logistyki w ten sposób nigdy nie rozwijam. Po prostu skupem się jak coś na naprawie. Tutaj się naprawiają. Albo na budowie na przykład fortyfikacji, jakichś tam rzeczy. Ale rozumiem, że, że ktoś może tak robić. Czasami też pewnie tak będę robił, żeby jakieś wąskie gardła polikwidować trochę, skoro i tak już wszystko będę miał pobudowane. No i fortyfikacje mógłbym na przykład sobie, gdybym był Włochami, to. To tak się zabezpieczyć jeszcze nawet przed wojną, że tutaj sobie zbudować zbudować sobie po, po jednym poziomie fortyfikacji, na przykład tutaj i tutaj, bo to się dosyć szybko buduje, ale co dopiero gdybym miał właśnie tą ilość fabryk wojskowych. Takie zabezpieczenie jakby na, na wszelki wypadek, nie gdyby mnie pchnęli jednak do tyłu. Ostatnio jak grałem z kolegami, to w ogóle we Francji właśnie. Zbudowałem na połowie Francji tutaj wszędzie fortyfikacje poziomu pierwszego, czyli za każdym razem minus 15 do ataku mieli, bo to się dosyć szybko buduje jak już mogłem i miałem fabryki wojskowe. No, a chciałem, plan był taki, że poklikałem każdą prowincję, klikałem po kolei i jeszcze trochę i bym zbudował w każdej prowincji. Klikałem tak po kolei, bo to się po jednej tak buduje. To się nie buduje tak jak fabryka wojskowa, że tak na cały, jakby tę prowincję, tylko na jedną taką, tą, nie? Na kurde, powiat. <gryw> Każdy powiat ma swój fort. No, no i tak klikałem, tak jakbym teraz na Niemcach cały klikał. No ale to jest naprawdę utrudnienie. No jest, minus 15 za każdym razem. No. no i dobra, tutaj dalej myślę, w to nie będziemy brnąć. Lecimy. Dobra, to by było na tyle. Poradnik od A do B. A, a nawet wydaje mi się, że udało się nawet C uchwycić. Dobra, na razie.